Dzień dobry świecie, dzień dobry Unio, dzień dobry Europo i oczywiście kraje azjatyckie itd. Myśl przewodnia, no. Zresztą ja mam tutaj wiele do powiedzenia dzisiaj. Na razie jestem sam. Odpowiem od razu na pewnie dręczące wielu pytanie. Czemu jestem nago na PVE? To ja mówię od razu tak, bo król nie wstydzi się niczego i zawsze król na początku chodzi nago, patrzy na poddanych, oni myślą, że on jest biedny i wtedy wie, że jest królem. Taka myśl przewodnia. Siemaneczko, czyli Darek. Dareczek od razu, o 23 Dareczku będziesz, tak, tak, ja dlatego później streama uruchomiłem specjalnie, żeby trochę dłużej. Ja tu mam wiele myśli przewodnich, aż chyba za dużo, muszę zobaczyć, ogarnąć tutaj te całe widowisko. Dzisiaj jednak landy będą, bo doszedłem do wniosku, że na sam początek może tutaj bym trochę ogarnął, bo tutaj tak, syfu narobiliście, wiesz, bałaganu, nie wiem w ogóle co z czym, po co, na co, wiesz, nie miałem czasu, widzę, że zrobiłeś złoty kilo, dzięki kolego. Wiesz, oszczędzam Konana, bo jeśli była magia, tak sobie myślę, tak sobie kombinuję, prawda? Jak wiesz, była ta magia Charpar, 4 sezony, bo chyba to na tym to polegało, era Czarnoksięstwa, a teraz jest era wojny, to mają wyponowane znów 4 dotyczące jakichś bitek, niebitek, no. A no właśnie, muszę zobaczyć, więc co, muszę zobaczyć ten sklep najpierw. Zwycięstwo, jakieś takie bzdety. No. I tak myślę, co oni będą mieli do zaoferowania. Na razie to tylko sama drama na YouTubie ogólnie chałupy poznikały, ale to oni za mocno się przyzwyczajają właśnie do map. Jak człowiek kiedyś grał i nic nie miał, to był taki jakiś, nie wiem, rzeźki bardziej. Popatrzyj, dobre żarcie, jakieś jest, panie pieczyste, dobra, spróbujemy. Mięsa surowego nie chcemy, no ale dlaczego kilofa nie mam? Tylko taki, bo to złoto potrzebne na naprawdę znają życie. A nie, skóra i sztopka stali. Złoty kilofa do naprawy. Ale jazda. Kurczę, to złoty kilof, a skóra potrzebna. No dobra, mniejsza większość, myśl przewodnia jest taka, jestem. Znaczy myślę, więc chyba jestem. Zastanawiałem się, czy jak streamuję i sam do siebie gadam, czy jakbym poszedł teraz do psychologa, by powiedział o tak zaistniałej sytuacji, co on by mi na to odpowiedział? Czy to są objawy jakieś... Siemoneczko, cześć demoniko, jak ja ci dawno nie słyszałem. Mam żelazo i sali. Nie, no z tym powalczę trochę kilofem Dareczku, wiesz. Z tym powalczę trochę, wiesz, a ten, patrzę, że demonik się pojawił, kurczę, jego macie kopę lat, co? Gra coś w ogóle demonik, kolego sympatyczny? Taka awersja, wiem, że to tak niemiło, powinno się spytać, co słychać, wiesz, jak tam w życiu, czy wszystko w porządku. Ale ja się zastanawiałem nad psychologiem, wiesz, swoim. Czy ja jeszcze nie mam ogólnie zorganizowanego, posażnie drogę, są bydlaki. Aż nic nie ma do psychologów, tylko że droga sprawa, czy ile są na monety krowa tutaj chciałbym wyrzeźbić. Nie, no muszę to zniszczyć, no. No dobry jest to, przecież teraz się inaczej buduj. Teraz tak, panie kochany. Duże lazo potrzebne do tego. Dobra, będę więcej gadał, wiecie? Mniej grał, ale będę trochę grał, bo... Muszę ten bałagan doprowadzić.
propozycja, tak? Ze starymi ziomkami, ale pewnie nie Polacy, pewnie Hiszpanie z tego co pamiętam. Tam bardziej Hiszpanów wolałeś to. Ale grają na PvP, bo ja z tego co widziałem na YouTubie i widziałem na tym. Na komentary ogólnie. No to kopę czasu właśnie, no jak grałeś na to jako. To daj spokój, to było już teraz, co się Konan zmienił. Jest tyle błędów nowych, że aż strach mówić, prawda? Najlepiej to mi się cieszy, że ci to mieli na singlu, a czy nie cieszy mnie, no bo to mi szkoda ich, prawda? Bo wiesz, co mieli na singlu. Chałupki pobudowane, to wszystko patrz. Puh, poszło, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma i nie będzie, no. A coś mi ten nie kojarzy, wiesz? No to dobrze, to widzisz, że pamiętają to jednak, jednak coś widzisz. Widzisz, jak ktoś dobrze gra. Grałem na 3077, byłem na tym serwerze, wiesz? Byłem na tym serwerze, na 100% byłem. Wiesz? Na 3077 na 100% byliśmy na... W ogóle jest sporo, wiesz, teraz, że tak powiem, serwerów. No, właśnie, i to jest tutaj właśnie, jest, mówię, tych topek serwerów demo, to wiesz co, kolego sympatyczny, nie chcę tam ci ściemniać, wiesz, ale jest chyba 5 z tego, co widziałem, znaczy na weekendzie, wiesz o co chodzi, nie wiem, jak to wygląda w tygodniu, wiadomo, że w tygodniu to nie ma tak czasu. Na takie rzeczy, ale widziałem, to jest sporo właśnie topowych, 4 serwery. 4 serwery, a to jest sporo, tak jakby Conan odżył, bo nie wiem dlaczego, bo to jest zastanawiające, prawda, dlaczego odżył. Mi się wydawało, że trochę może być lipa, prawda? Ale widzę, że no mówię, PvP na pewno odżyło, bo to wszyscy wie, przeczytali, że to będzie czas wojny, prawda? Ale to czas wojny to nie wyszedł, tylko wyszedł czas błędów, no. Zresztą Darek może poświadczyć, no. Darek też jest cały czas w tematyce Konana, to jakby nie patrzył, to mówię, błędów naciukali. Ale zresztą zawsze po patchach, no. Mieli zrobić balans, a zrobili co innego. No, ludziom chałupy poginęły. Dlatego granie na nomada, wiesz, domu, tak jak my gramy, no to nie oszukujmy się, jest najlepsze, co może być, wiesz. Nie ma stresu, nie masz chałupy. Czy 397 też coś kojarzę? Chyba graliśmy, a to na 315 nie byłem, wiesz, bo to jest taka rotacja. Demon, co ja ci będę tutaj ściemniał? Jest taka rotacja, chodzi o graczy, że wierz mi, że nie było w ogóle rotacji graczy. Ten Conan był dosłownie martwy. Znaczy martwy, może źle to powiedziałem, bo to. A teraz, jak mówię, sprawdzałem w ciekawości się na PvP, logowałem, czy jakieś niki, kojarzę coś takiego, patrzę, od grona nowych graczy, mówię, może jakaś promka była, wiesz, coś takiego, ale to chyba nie. To chyba po prostu może przeszedł taki, drugie życie przeżywa Conan, no ale... Ale jeśli coś nie zrobią z tymi błędami, nie oszukujmy się, to nie wróży to najlepiej, wiesz, to jest najgorsze i to jest takie trochę smutne, no. Może i nie tak smutne, no. Widzisz, ja siedzę na PvE konflikt, no. Ty, no to wiesz, jak na Konana. Konan jest grą niszową, to wiesz. To każde dobre doświadczenia, tylko że mało osób streamuje, wiesz, tam jest kilka osób na PC-cie, co streamują. A ja zobaczę, wiesz, napisz mi ten, tylko link w komentarzu. To bardzo dobrze, to jest bardzo dobry wynik na Konana. Nie, to jest powiem ci, świetny wynik na Konana. Jak mają półtora, to jest bardzo dobry wynik na Konana.
bo na PC-cie to wiesz, i to poradniki przeważnie, albo aktualizacje, patch, to takie rzeczy, wiesz, to jeszcze tam idą, ale... Nie wiem dlaczego ta gra akurat ma taką. Dlatego też nie oszukujmy się, no bo ona nigdy nie miała, wiesz, specjalnie nie była reklamowana, wiesz, nigdzie. Jacyś wybitni streamerzy tego, nie wiem, czy nagrywali w ogóle, czy tam youtuberzy, wiesz. Jak nagrał to kilka odcinków, ale to z samego początku, gdzie ta gra jeszcze była naprawdę w kiepskim stanie technicznym, no. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, Polsko. Demonik jest z nami, wiesz. Dawno go nie O, słyszałem, cię kręcę, panie demo. bo... Włącz tylko podgląd, żebyś miała do komentarzy. Nie. Nie, bo będę musiała, jak to się nazywa, zerkać, a muszę dobiec. A nie mogę zginąć na streamie, bo będzie lipa. No, demon, no widzisz, 13 godzin. Spora, długo, długo, długo. Chyba narada wojenna, wiesz? Ta gra to, no, to jest pochłaniać czasu, po to jeszcze byś to zrobił, jeszcze to by zrobił, jak już się na rajd szykujesz, jakiś taki konkretniejszy, to tak, to zebrać te, trzeba na awatara, to Trybeusza gdzieś postawić, wiesz, teraz sobie ta magia trochę ułatwiła, wiesz, no ale bomby trzeba robić, wiesz, jak nie ma gliczu na bomby, no to muszę robienia, prawda? No jak nie, to chyba dobrze, nie? Jak nie ma. Nie, no bardzo dobrze, wiesz, no na tym polega survival, tylko że, wiesz, no, Maćmu. To wiesz, to punkt widzenia się zmienia z punktu siedzenia, no. Ale 13 godzin impreza to prawidłowo, wie, to mi się przypomina złote lata nasze, to siedzieliśmy i... A czy może jakoś tak ktoś był bardziej wytrzymały, no. Nie oszukujmy się, no. Zresztą pewnie demo ty też nie raz byłeś na maratonie, na imprezie, jak coś tam był, jakaś dobra akcja, to... kilka godzin to mało powiedziane, no. Wstawałeś, patrzyłeś, impreza dalej trwa, no. Tutaj jakieś coś muszę zrobić wybitnego z jakimś ten. O, tak zrobimy. Więc co ci powiem? Wracaj do Konana, tylko że wiesz, tu musisz ostrożnie podejść do tematu. Bo jak nie masz czasu, to w sumie nie No, co. coś się nie mogę zalogować. Już mnie wyrzucili. No, 15 na spokojnie, no widzisz, no, właśnie o to chodzi, 15, no. Wstajesz rano, po się położyłeś późno wieczorem spać, patrzysz jeszcze ze trzech cięci. Siedzi, debatuje na tematy strategiczne, prawda? Jak to ugryźć chama, prawda? Co by nie gadał, to właśnie to, na tym to polega, ten survival to jest survival, no. Słuchaj, a ten demon, bo my, wiesz co, Discorda założyliśmy. Bo inaczej się człowiek nie idzie dogadać nigdzie, wiesz, powiem ci szczerze, że te fora konanowe to tak mnie irytują. I to nawet nie chodzi o to, że nikt nic nie pisze, prawda? Nawet jeśli ktoś chce jakieś odpowiedzi, wiesz, poradnik, powiesz, Facebook to jest no, na tyle dobry. No, to no PS5 to jest no, niestety przykry obowiązek, wiesz? Co ci powiem? To no, nie, no to jest wygoda, demon, to o czym tu jest mowa? To jest, wiesz, to jest wygoda grania, wiesz? To jest, chodzi o logowanie, wiesz? Nie masz ścinek, nie masz niczego, wiesz? Jak ktoś ma PS4, to naprawdę dużo traci. Nie to, że to jest reklama, wiesz, PS5, to chodzi o sprzęt i o jakość grania, bo... PS4 wymięka. Nie przy tych konstrukcjach, co teraz ludzie mogą wstawiać. Wiesz, to jest właśnie to. A co, idziesz na bitkę i cię zlaguje, wiesz, i się denerwujesz tylko, że komuś mówisz, dostałem laga, no i co, no wiesz. No a z drugiej strony to wiesz, ludzi to też nie za bardzo interesuje, nie oszukujmy się, ludzie są bardzo egoistyczni w tych czasach. A, i mówię, i słyszysz, demonik, jakby co, to wiesz, mówię, Discord jest i możesz tam śmiało dobijać do nas, zawsze, wiesz, może ktoś jakby nie potrzebował porady czy co, to zawsze można mu napisać, wiesz, będzie łatwiejsza komunikacja, bo mówię, tutaj jak ktoś, wiesz, Discord to na telefonie, pyk, pyk, w każdej chwilę można powiedzieć, a tak jak ja należę na Facebooku do 40 forum i mi się posty wyświetlają, wiesz, to ja w ogóle nie mogę ogarnąć tematu, żeby komuś odpisać nawet, gdzie się znajduje coś w Konanie, to jakbym chciał pomóc, to wiesz.
Link, a Madziu, jest link do Discorda? Powinien być w opisie. W Jeżeli opisie nie filmu. będzie działał, to ja wstawię to ja wstawię w komentarzu pod tym No, to streamem. no, pod streamem W wstawimy, sumie wiesz. zaraz. Zaraz wstawimy, wiesz. Wiesz. Bo mówię, wiesz, ja tak zbieram ludzi, ci co grają, wiesz, wiesz polskojęzycznych, to co grają w Konana, pomówię. Nie jestem w stanie się przebić, jak ja mówię, należy do 40 forów, żeby komuś nawet podpowiedzieć, prawda? Gdzie kamień głupi zbierać, no. Wiesz, przewija mi się tych postów, wiesz, a jak napiszesz, że grupa jest martwa, to cię jeszcze zmózgają, wiesz, no co ty, grupa żyje. Patrzysz, ostatni post 3 miesiące temu, wiesz, Kościół się pytał, gdzie kapelusz jakiś tam zdobyć, wiesz. A jakbym nawet ja się chciał dowiedzieć czegoś, wiesz, bo ja tak już nie gram ostro, chodzi o PvP, ale chciałbym się tam czegoś dowiedzieć, no, no nie wiem, no cokolwiek. I bym napisał, to co ty, zanim ktoś odpowie, to 7 lat, no. 7 lat i jeszcze z przerwą na dobry lunch, no. A w tym, że wiesz, Demonik, my gramy kilka rodzajów gier, więc wiesz, ja tam jak jakiś gram, wiesz, w gierkę, no to dołączam do forum, wiesz, bo ja i tam achievementy wbijam i jestem, i lubię pograć sobie tak profesjonal, prawda? Teraz graliśmy w jakąś taką śmieszną grę, Shirvali, coś tam, mieczem waliłeś wszystko dookoła, tam rzeźnia mięsa, armatnie. Słuchaj, żeby ci nie ściemnić, kolego, 48 godzin platynę wbiłem, no 48 albo 49, no. Ale jazda była. To gra przyjemna, ale słuchaj, przy 5000 w Konana godzin, prawda? To co 48 godzin dla takiego byka jak ja? To jak połknął, wiesz, jagodę i poszedł dalej, no. Muszę, słuchaj, demon, bo ja tu tak siedzę na luzie, se gram, wiesz, światełkę świeci, świecę, a to jest PvE konflikt. 20 osób na serwerze, zaraz przyjdzie jakiś niewyżyty bydlak. A, no tak, bo to jest, ja też zapomniałam, i mi Darka mi ten, kilof zabierze i Darek później powie, no dobra, Bogdan. Tak się aż mocno nie przyjaźnimy, żebyś ty kilofy tracił na PvE konflikt. Później się śmieją na dzielni, no. A jeszcze w tym, że jest akcja taka, że podobno 8000 elementów można budować tylko. A to najlepsze, to mi to śmieszy, bo to jest taka akcja. No co, 8000 elementów mam, dobra, na styk 7999, tak, żeby nie przekroczyć limitu. Idę sobie gdzieś tam w góry, o tak, na wulkan. No i wiesz, zabrakło mi żarcia, no to gotuję sobie zupkę, no kolejny element. No ale, że, no mówię, dobra, wrócę za godzinę, to postawię sobie 5 fundamentów. 8004 elementy. I co, wchodzi admin i bana daje? No, dołączyłeś, no to fajnie. Fajnie, to wiesz, tam, wiesz, jakieś, taka dyskusja, luźna rozmowa, wiesz o co chodzi? A, Darek pisze, że odrobię polu. Dziękuję, kolego, ja wiedziałem, że ty to zawsze był litościwy pan, ale litościwy pan. No, wiesz, taka luźna dyskusja, tam będziemy na różne gry, co będziemy grać, wiesz, prowadzić rozmowy, pomówię. Na fejsie to się ciężko w ogóle przebić z jakąś, w ogóle myślą technologiczną, a co dopiero, wiesz. Zresztą my mamy o tyle wygody, że jesteśmy wyrozumieli i można pisać wszystko, co się chce, prawda, praktycznie, to bez przesady. A tam, wiesz, musisz ważyć słowo na tym Facebooku, bo cię pan admin powie, że ty jesteś niegrzeczny dzisiaj, wiesz. No. Darek, jesteśmy takie mało laty, wiesz. Tak, trochę się odmówiliśmy. Z Discordem. Ja jeszcze się nie potrafię obsługiwać nim, ale ja też się uczę, ale... Wszystkim zaraz wam tam dam, jakieś rangi wam dam, o. A słuchaj, najlepszy demon można to jest sobie sopo mi ten, no. No tak, a jak no. będę już bogata i będę zdobywała gifty na YouTubie i to sobie słuchawki kurwa kupię, bo coś mi przerywa, powiedz coś. Ja grab, ty grab. O, no. Demon, ty wiesz wszystko, wiesz, tam sobie, oczywiście, że mogłeś, ja też mogłem, prawda, tylko, że u nas, wiesz, tych forum konanowych to aż nie było tak wiele, wiesz, tych na Facebooku, wiesz, jak były, to można było powiedzieć, że mniej i takie bardziej zwięzłe, prawda, a zwłaszcza, wiesz, bo mówię, nie wiem nawet, co u naszych starych ziomali jest, prawda, słychać tam, czy, kto tam Madziu grał w konana?
jeszcze ten, z tych takich słynnych osób? Ale ja już nie mówię o tym guru tam jakimś, tym, Kaddafim. Jak ja on nie ten, znam ludzi. Co nas maltretował tam, strzelał nam z łuku. Ananas. Ananas to gra cały czas, słyszysz, że o, demon, ananas to... No bo ja bym się tutaj z uśmiechem do demona, ananas. Laski ziemniaczane będzie sławne. Darek pisze. Ananas ta jest to... A co, że co? Że, a co Darek ode mnie chce? Darek, ty, ja jeszcze placku, posłuchaj. No co, placki ziemniaczane. Nawet na ziemniaki nie zarobili. Ty liczy się, wiesz, puenta. Dobra, to będzie tak. Co to jest zweryfikuj członka? Cofnij weryfikację, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, Madziu, co ty tam wiesz. Ban wyrzuć przerwa. Wyrzucaj, jeszcze nie zaczęła się, dopiero mamy ten. Słuchaj, kiedy jakieś PvP? Nawet nie potrafię. Dobra, nie demon, potrafię powiem ci tak, uczciwie, to dopiero na pewno... Nie mamy czasu, nie zarabiamy, ale poczekaj. Na YouTube, więc musimy pracować ciężko, żeby gospodarka Polski się rozwijała i nie mamy czasu. Słuchaj, ale mogę ja się wypowiedzieć, bo widzisz... Nie, bo ja już się wypowiedziałam, no powiedziałam, że no niestety nie mamy czasu. Darek w robocie, 21:30, zamiast już być w domu i siedzieć, grać, no nie mamy czasu. Madziu, nie mów kopo, ja chcę iść na PPP. Może nie na już takim stylu mocnym, żeby tego, ale coś poniżej, to ja bym poszedł. Sprawdził mechanikę, tak. Tylko że trzeba poczekać, aż go trochę naprawią te błędy, no. Bo my się już nie nadajemy na bitki takie maratony jak kiedyś, prawda? No nie oszukujmy się, demon, nie mamy tego składu, wiesz. Nie mamy składu do takich, wiesz, rajdów, wiesz, tam po parę godzin, wiesz o co chodzi. No też, też prawda. Wiesz. Też prawda, nie ma składu, tak wiesz, nie ma nas tak tyle osób, żeby wiesz, a co, sprzątać po serwerze na kimś, bo wiesz, nawet ty powiedziałeś, wiesz, że 9 osób na imprezie siedzi, wiesz, to jest masa ludzi. Wiesz, a co, my pójdziemy we 3 osoby i to jeszcze tak nieczasowo, możemy tylko co, podokuczać i porozrabiać. To tak, to taka męczarnia by była trochę, no nie oszukujmy się, ale nie dalibyśmy też rady, no. Możemy tylko iść, wiesz, tam o komuś chałupę rozwalić, nie to, że po złości, tylko sprawdzić wytrzymałość, prawda? Wiesz, to nie jest po złości na PPP, ale... Zresztą najgorsze to, wiesz, co jest wkładanie na tych PPP, że no, nas już tak te skarby nie cieszą, tylko ruina. To jest... To jest takie jakieś dziwne, no ale to coś w tym jest, wiesz, to jest... A u nas się, wiesz, nawet żeby teraz zebrać team w Polsce jakiś do, wiesz, do grania, to powiem ci, że to jest bardzo mała szansa, bo się porobiły, wiesz. Wróciłeś, widzisz, no gadki, grupki, gadki. Kółka wspólnej adoracji, nie wszyscy nas lubią i... Wiesz. Nie wszyscy taka lubią, prawda, to, wiesz, no. Nie wszyscy do nas pałają też jakimś ten. I wiesz co, demon, jaki jest nasz główny problem? Główny problem jest, że z banami, wiesz. Póki jeszcze nie, nawet tak można powiedzieć, nie to, że nie stwarzamy problemów. Póki jest okej, to jest okej, ale jesteśmy na celowników jakichś niedobrych ludzi, co. Zgłaszają nas za byle jakie głupoty, wiesz. A już mieliśmy 2 bany. To już trzeci ban, nie wiem, będzie chyba na dożywociu. I nic nie jesteśmy w stanie zrobić z tym, no. Zasadniczo. I tu jest problem. My się tam nigdy nie baliśmy banów żadnych, no ale szkoda by było troszeczkę, bo jeszcze chciałem pograć, wiesz, popatrzeć, zobacz. Tu jesteśmy na papowe konflikt. Nasrane wszędzie, wiesz. Że nie ma gdzie patyka włożyć, a nas od razu by zgłosili i koniec, no i finito. I game over, przerwa na pół roku chyba teraz.
Ale wszystko jest możliwe. A mówię, PvP to też jest wciągające. Dlaczego zepsułeś to wszystko? Już widzę, że tam po swojemu coś, żeś... No do tego zacznijmy, że ja jestem szefem tego klanu. No i co w związku z tym? To ja nie popsułem. To znaczy, że można przyjść po tygodniu ciężkiej naszej pracy z panem Darosławem, nasrać na środku i co? Zaproś mnie do klanu lepiej. Nie patrz mi w twarz, bo mam brzydką twarz. Proszę. Ale trochę grzeczniej, bo uprawnienia to dopiero, wiesz, z czasem. Ja popsułem cokolwiek w Konanie. Ja cały czas sprawdzam możliwości techniczne tej gry. Darek, ja dzisiaj kolejnego tego mobka mi zabili, wiesz? Ale mam już następnego. Ty to jak zwykle prywaty kręcisz, no. Hej, ludzie, kolejnego mobka mi zabili. Ale mam już następny. Czy walka się mocno zmieniła? Staminę w ogóle, wiesz. Zwiększy jest... Ostatnich miesięcy? Ciężko określić to, wiesz, bo ja dokładnie nie wiem, co naprawili, co popsuli. No. Tylko ze staminą jestem. Na pewno jest różnica. Ukradłam kogoś już. Dzisiaj, jak sobie chodziłam po mapie... Weszłam mu do chałupy i się rozkładał, więc go ukradłam. I teraz są takie złote obramówki, wiecie? Bo akurat miał pałkę do zniewolenia niewolników i ona ma złotą obramówkę, a jak ją się zakłada i wyciąga... Jak się ją zakłada... Nie, poczekaj. To ona miała... Madziu, walka się mocno zmieniła, czy nie zmieniła się? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Szybciej stamina spada i szybciej się odnawia. Czyli uderzasz jedno combo, trzeba zrobić przerwę, żeby się naładowała. Tak trzeba myśleć nad tym. Już nie a to chyba jest ze względu na sztylety, że już nie wpadniesz w tłum i rozwalisz kogoś, bo... Nie wiem, jeszcze nie patrzyłam, jak sztylety działają na tym, ale pewnie marnie. Znaczy marnie, no dobrze, no mi się wydaje, że dobrze, jest bardziej taka zrównoważona walka, o. Bardziej zrównoważona jest ta walka. Trzeba myśleć nad tym, co się robi teraz. Znaczy to jest chyba bardziej wysoko. Pierwszy lepszy pierdolec na sztyletach, człowieku cię zjadł. Znaczy nie było balansu broni, o tak. No to chyba powiedziałam, prawda? No niekoniecznie, no po określiłości od razu graczy innych, prawda? Bardziej chodzi tutaj, że balansu po prostu nie było. Były tylko dwie bronie, no i... No dobrze. Ty jesteś od polityki, ja jestem od gadania, no. Powiedziałeś to bardzo ładnie, no. Nie oszukujmy się, balans był zniszczony całkowicie, wiesz, demon. Tylko włócznia i sztylety, włócznia i ale sztylety. Ale Konan jest ogólnie zepsuty, nikogo... zepsutą grą, ale się w nią gra. A co mamy sobie nie grać? Komu nie przeszkadza, że jest popsuty, no. Każdy się cieszy z chwili. Ale nie, ale ogólnie to to... Czy to, wiesz... Demon, powiem ci tak, kolego, to trzeba byłoby, nie oszukujmy się, też zobaczyć, wiesz, dosłownie na tym, przy dłuższej walce z dobrze uzbrojonymi przeciwnikami, wiesz, to, bo to tak nie określi, prawda, czy mi się wydaje z tym balansem, bo tak, damage się zasadniczo to nie za bardzo może zmieniać, no NPC, to oni cały czas kombinują z tymi NPC-ami, raz są, wiesz, mocni, raz są słabi, wiesz, i to takie to trochę jest płytkie, no. Ale zasadniczo to no, chyba największa walka trwała NPC, no. Żeby były, nie wiem, bardziej zróżnicowane, czy co? Bo Conan w ogóle mi się wydaje, że idzie w Destiny, prawda?
Nie oszukujmy się. PVE całkowicie. Ale jak nie naprawią PVP, to ta gra nie będzie istniała, bo to każdy chce spróbować własnych sił. W mniejszym czy większym stopniu każdy chce spróbować własnych sił w porządnym tym, w jakichś sparingach. No dobra, zabieściłem się chwilę. No mów, Paniu, teraz mówiłaś, że jesteś od gadania, to mów. Muszę... Nic nie musisz, ty chcesz grać w tą grę, a nie... Muszę... Muszę nauczyć się obsługi. Kurczę. Cały czas... Po Monsterze cały czas mi się mylą te... Co ci się myli? No, przyciski. Nie no, masz takie same jak miałaś. No, przegrałaś 4000 godzin. To... No i co w związku z tym? Ale nie potrafi się. Odnaleźć nowe rzeczywistości. No. No, a gdzieś. Na początku jest tylko ciężko. System budowania zmienili, wiesz, demonek. Bardzo, bardzo nawet fajnie. Nie ma może takiej... Czego nie ma? Nie wiem, ma... Czego nie ma. Dlaczego może nie być? Wszystko jest okej. Okay. Czego, Madziu, nie ma? No powiedz. Nie ma tutaj takiej żyłki może adrenaliny. No nie, no tutaj to cię zawsze ktoś może ściupać. Prawdę mówiąc, niż na PvP. Ale... Ale? Z braku laku dobry kit. Można powiedzieć. Można by było kraść, nie? Moim zdaniem tutaj można tak, by było... Tak, mile, mile. O Jezu, nie, ale nie. Chodzi o to, że tu jest taka... Nie wiem, jak to nazwać, no. Taki high life tutaj jest. Można sobie postawić na zewnątrz te... Jak to się nazywa? Warsztaty. Te warsztaty można sobie postawić na zewnątrz i nie można okraść ich. To jest dziadostwo po prostu. Nie no, patologia kononowa. Tutaj jednak na konflikcie powinno być tak jak na PvP. Bez, no dobra, bez niszczenia budynków. Dobra, okej, okay, nie ma sprawy. Ale wybijanie na przykład zwierzaczków na podwórkach. Nie? Kradzież, nawet z kół ból, nie wiem, cokolwiek, nie? Powinno być, albo najlepiej to wiecie, co powinno być zrobione? Wiem, co powinno być zrobione. Powinna być zrobiona jedna główna baza, która jest broniona przez system, że jej nie można zniszczyć, ale wszystkie inne budynki powinny dostawać obrażenia. O! Ta. No. Ale kraść powinno się dać wszędzie. Notorycznie. Notorycznie. Żeby, że nie ma, że jest, są czym są postawione warsztaty na dworzu, czy niezabudowane zagrody, czy inne dziadostwa, można okraść i koniec. I kropka. Tak, tak, masz rację, to się zgodzę z tobą. To jest tak, to jest ja tam powinnam w ogóle pracować w tym fankomie. Ja bym im, jako gracz bym im powiedziała, co powinno być zrobione, nie? Tak, tak, tak. To powinno być, jak to się nazywa, takie, tak. Wtedy by było tak bardziej... Ludzko. Żywiołowo. Żywiołowo, tak, że wiesz.
Że możesz kogoś okraść, że możesz mu zabić niewolnika. No, ja to bym w ten deseń poszła. Jedna na przykład baza, no i może i powinni dać jakieś tam ograniczenia. Dlaczego? Niech dadzą jakieś ograniczenia placowe, nie? Że na przykład, nie wiem, nie na elementy, tylko że na takiej i takiej, nie wiem, 40 na 80, czy tam, nie wiem, 80 na 80 tych kratek, nie? Że możesz sobie zabudować taki teren, a wszystko poza tym terenem, co jest postawione, może zostać zniszczone przez innych graczy. Koncepcja dobra, ale czy to tak to by wyjdzie? Było taki, wiesz, kto by sobie chciał pobiegać z bombami, to wiadoma rzecz, że na główną, ale na wszystkie te koła bólu, jakieś tam pieprzniki stawiane. Żeby wyczyścić mapę. O tak, fachowo. Czy można było doprowadzić do oczyszczenia mapy, tak? Że stawiasz plagę, tak jak jest teraz walka, to po prostu już nie mogą ci zniszczyć, wiesz. I nie możesz tego nadużywać, tylko w jednym punkcie. No, że na przykład na głównej bazie, wiesz, stawiasz sobie tam flagę, tak? Że tak, jest, tak. Wiesz, i możesz mieć tylko jedną. Obrona i możesz mieć jedną, no właśnie. A reszta... I w tym momencie, wiesz, a reszta do dewastacji. Tak, tak, tak. To by było... No i oczywiście ja oponuję za tą kradzieżą, nie? Wszędzie kradzież. Kradniemy. Co pani kradzie? Co po pani? Kradzież wszędzie, robaczki, nie? Wszystko. Cegiełka, tego trybeusza nawet. Jednak to jest PvE, niby ten konflikt, nie? Nie jest zwykłe PvE, czyli otoczenie między, znaczy kontra. Niby, no, konflikt kontra, wiesz, czyli typ kontra gracz, tak? Ale kontra no, jego no, no, tam no. Budynki też. Znaczy te budynki takie, no mówię, główna baza oczywiście, no bo to ludzie nie mają czasu, więc wchodzą sobie na PvE, tak? Tak, tak, tak. Ale kraść to trzeba. Ale nie to, że sobie ogródek zrobią, postawią takie, tak jak u nas postawimy na wolnym wybiegu i jak no, to no, się no. nazywa. I wiesz, i... No ja nie wiem, ja muszę chyba napisać kogoś do tego fa... On za te, oni za te rady to mi powinni płacić. A później będziesz po co musiała... To robić? Po co to robić dwa razy PvE? No po co to robić dwa razy PvE? No bo to nie jest takie PvE do końca. No to tylko tyle, że może... Ale ja nawet nie wiem, czy tutaj cię gracz może okraść. Może zwłoki przecież, no jak masz włączone zabijanie, to masz włączone kradzież zwłoki. Ale no to, ale przez całe dzieci chyba, on dopiero cię może po 18 zabić, no to co to jest? Głupota. No... No głupota. Dlaczego? Cały dzień powinien być na konflikcie zabijanie. Po to jest konflikt, no a nie tylko, że wiesz, że jedno, że od 18. Cały dzień, no, tak jak na PvP może cię zabić, a jak ten, to PvE jest bez zabijania, no. Nie wiem, to jest co w swojej definicji, to po co PvE tworzyć? Jest PvE dla, jest zwykłe PvE. Jest zwykłe PvE dla osób, które sobie chcą sobie budować i sobie naupać kamienia i nie bać się o to, że nie wrócą z tym kamieniem, rozumiesz? Jest PvP, gdzie jest wszystko dozwolone. I powinien być konflikt zrobiony, wypośrodkowany. Czyli normalnie gracz cię może zabić przez cały dzień. Możesz stracić cały loot, który sobie zbierasz przez cały dzień. Rozumiesz? No. Ale jedyną rzeczą, której nie możesz zrobić, to nie może ci zniszczyć bazy. Czyli dla takich osób, które pracują i nie chcą cały czas odbudowywać tej bazy, nie mają tyle czasu, ale wiesz, ale jednak potrzeba tej żyłki takiej adrenaliny. Rozumiesz? No bo co to jest takie... Człowieku, no to co to jak... Zalogujesz się... Nie łaź tam gdzieś łazisz, cię przerywa, no w każdym A, razie. Bo ja jestem w kuchni, papier zapalę. No dobrze, no to... No dobrze. Definicja to ja już twoja... się wypowiedziałam. Nie, no bardzo słusznie się wypowiedziałaś. Aż miło się słucha takich wypowiedzi. Tylko nie wiem... No powiedziałaś definicję całkowitą PvP, no ale... To jest moje zdanie. Panie Jacku. Nie wiem, no dla mnie wiesz, no to...
trochę tak bez sensu jest, wiesz, no to PVP opadałeś, PVP całkowite, wiesz, to jest total PVE. PVP, przepraszam, a nie PVE. Jakiś tam urok tej wypowiedzi jest, ale to... Nie no, PVE powinno być PVE, no. Skram się, który tu element muszę... Idę, może poodblokowuję trochę obeliski czy coś. Dobrze, idź, jak masz taką chęć. Ja próbuję coś tutaj wykaraskać, ale nie wiem, czy coś w ogóle wykaraskam. Zobaczymy, no. Próbuję ustawić cały czas, no ale dobra. Jeszcze daleka droga. Czy tam biega sobie, tam po pustostanie? Nie, biegnę do tego, do... No gdzie? To jakiś tu... Czy... Bo ja wiesz co? No. Ja tak... W jednej słuchawce... prowadzimy stream. No. A w drugiej słuchawce... mam dramę. No to trochę tak... Nie rozumiem ciebie, ale dobra. Ale ona się zaraz kończy, bo to dziadostwo, wiesz? To nie, nie rozumiem to ciebie, dobra. Wybiłaś mnie tylko z rytmu. Ja tutaj będę budował. Tak. Dobra, i teraz by było. Pyk, pyk. Raz, dwa. Tam chyba powinienem skręcić odpowiednio. O, tu chyba. Jest trochę ustawiania przy takim czymś, jak ja teraz robię, no. Znaczy, jak chcę zrobić, to dopiero jeśli mi wyjdzie. Tu mamy dwa pokoje map, wiesz? No, wiem. Wszystko wiem, że nic nie wiem. Zawiesiłem się i tak, znaczy ja cały czas jestem myślą przy dwóch projektach i to takie jest trochę głupie z mojej strony.
bo tak chcę, żeby to miało ręce i nogi i to muszę zrobić tak. Zabrakło mi centymetra. O, tutaj by było tak. Dobra, przesunięcie. Mi zabrakło odległości. Zabrakło. Dobra. To tak by było tu. Tu byśmy skrócili, tu byśmy przedłużyli. Trochę cielska mieć. Wszystko, cała trawa w okolicy wykoszona. Trochę się rozmarzyłem o tym PPP. No i świetnie, nie mamy krzaków tu. Wszystko, ale nie krzaki. Surowe mięso zostało, pieczyste, trzeba zjeść. Dobra, włączyć to. Zastanawianie, gdzie tam to połączyć. Długość o 2. Dobra. Coś mi nie wychodzi, coś moja matematyka mi we łbie szwankuje. Tu powinienem skręcić, o. Może pokićkam wszystko. Będziemy zrobimy tak. Dobra. Pyk. Wszystko póki czekałem.
wyłączę tego. Generujemy to. Co się dzieje? Nie, źle obliczyłem fundamenty. Chciałem coś zrobić ładnego, ale nie wychodzi mi to. I nastawiam się na... długi bój. Tak myślałem, że i tutaj skręcę źle, i tutaj źle skręcę. Więc muszę podejść do tego trochę inaczej. Tam dopiero skręcę, bo... nie ma sensu, tutaj będzie to brzydko wyglądało. Śmiało mogę z tego zrobić tutaj dalej. Nawet tutaj mogę też jeszcze skręcić, bo tu jest woda. Nie podoba mi się to. No i wysaje mi tu dziura. To mnie zrazi. To wszystko przez te pokemony próbujące. Tak, ale tam nie... nic nie daje. Tak. Dobra. Zabieramy to tu dajemy. To będzie za dużo. Dobra, tam mogę to wyciągnąć? Dookoła będę latał. I tutaj może to tak. Może. Milczący stream. No to dlaczego? Wszystko przez wersję ludzi. Nie wiem, chyba kamień czy lesie. O, ten se wskoczył. Hopsia. Mały pędzelek. Tak. Hmm.
Gdzieś jakiś błąd popełniłem. Tu na pewno za dużo jeden jest. Na pewno 100%. Nic nie poradzimy na to. Musimy tak na pewno zrobić z tej strony. Te. Dywersja kononowa. Jak człowiek zacznie już budować, to tak czasami się wkręci, że musi się po prostu zawiesić albo odwiesić. No. Zawiesić albo odwiesić. No po to wiesz, za dużo jakichś kombinacji myślowych to nie wychodzi na zdrowotnie, bo chciałem, wiesz, od razu i to chciałem, i to, i bramy wyprowadzić, wiesz, ale tu widzę, że to chyba nie pójdzie w ten deseń. Źle skręciłem w jednym miejscu i po prostu będzie mi się paćkało cały czas. A tamte drzewa? Bo tak widzę, że jakoś tak dziwnie... Drzewa są ominięte, na razie jest inny projekt na drzewo. Czemu? No powiedz, będzie tam trochę inaczej, no. Nie wytłumaczę ci tego tak wszystkiego od razu, wiesz, no. Musiałbym ci postawić jakiekolwiek zarysy, żebyś zrozumiała, o co tam kaman, no. O co to, wiesz. Ja mówię, popełniłem jeden błąd i to taki... Musiałem dwie rzeczy naraz zrobić. I się kręcę dookoła z tymi fundamentami i... Mógłbym w szybszy i lepszy sposób, bo mogłem zrobić patelnię i nie byłoby problemu, ale to mi się nie podobało. Pewnie taki zamysł był tego wszystkiego. No tak, to muszę zrobić tak. I to musiałbym skrócić, chociaż mi się to nie za bardzo podoba, ale to... mi się nie podoba to. I to bardzo mi się nie podoba. Jeszcze tu biega jakiś mały taki gamonik. I ani w ten deseń, ani w ten. Więc co, całego streama będę latał tego i nawet poziomu nie wbiję. To mogę tak zrobić, dobra. No i to właśnie to jest tak, czasami mi i to ostro nie wychodzi, się strasznie irytuje tym. Bo powinno być tak, 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 tak i tu mi brakuje tego kawałka i tam wyszła być szczelina, ale później nie połączyłbym tego z drzwiami tak jakbym chciał i to będę się kręcił aż do skutku, aż to w końcu połączę, tak jak ja będę chciał, a nie jak gra mi teraz tutaj każe. Patologia kononowa. Bo mi kształt nie wychodzi i to mnie bardzo denerwuje. A jak kształt nie wychodzi, no to jest nic z projektu, jak to ma być tak ślicznie, jak ja bym chciał. Dobra, jeszcze raz spróbuję tam, ale to jest chyba nie na dzisiaj. Tak,
Tak. Gdzie tu mogę to przerwać? To potrzebuję taki odcinek i... Nie, to tu mogę akurat dobudować. Tak by było dobrze, pasowało mi. Gdzieś muszę tutaj to łączenie. Pisz wiersze i... Nie, no masakra. Tu nawet nie ma zastanawiającego. Miała być bitka, a tu... Mur głupiego nie potrafię wyprowadzić. No ja to prawie jak bitka. O Jezus, ty to dobry jest. Miała być bitka, a tu muru nie potrafię wyprowadzić. Uuu, coś tam słabo z tym murem idzie, widzę, że... Śmieję się. Nie no, się nie śmieję. Absolutnie, panie Bogdanie. Nie połączę tego dzisiaj. No i znów mi tak, jak kurzu, przepieczone. Nie no, masakra. Zostaw to. Muszę zobaczyć, gdzie błąd popełnił. Powinienem tam bardziej na płaskiej powierzchni to wyprowadzić, to byłoby lepiej widoczne. No pewnie będzie tak ładnie, jakbyśmy chcieli, no to jest bez sensu. Zresztą mówię, kamień miałby, bo jakby... Idę tam się przejdę przynajmniej. Popływam. Gdzie? Po kamień. Myślałam, czy jakaś akcja zorganizowana. Tak, akcja zorganizowana. Najwyżej to wszystko wyburzę i jeszcze raz spróbuję. Znaczy jeszcze raz spróbuję. No i tak to tak będzie jakby jak ja chcę, no. Chyba, że mnie zje jakiś ten wąż, ale nie, one są grzecznie trusowane. No na ptaki sobie polują. Nie przeszkadzamy sobie. Na pewno to one mają mniejszy ogro chyba, co? Na pewno Petrus by siedział na szyi. No, nóżkami przybiera. Nie no, musi to być tak tu. Tu gdzieś trzeba wyjść do przodu. Trzeba zabrać stąd. Tak
Hirożu też mocno bym zrobił. Cierpliwość. Cierpliwość to jest cnotą w tych czasach. Albo głupotą. Biegną dalej, bo dopiero mam jednego obeliska tutaj odblokowanego. O, tu ktoś leży nieprzytomny, jakiś drań. Tutaj też leży. Macie coś? Gulas. O, tu w skrzynce jest żarło i pić. I pićko. A jak to ja mam wziąć? Nie chcę wziąć to z tej skrzynki. Oddajcie. O, to ja chyba już wziąłem. Dobra, chyba nie można być zachłanny, chyba tylko jeden kawałek mięsa można wziąć. Jak to można jeden kawałek mięsa wziąć? No bo tam mięso takie upieczone było i chyba jak otworzyłam skrzynkę, to mi do łeb klibunku wpadło, nie wiem. Chyba, że kogoś obrobiłam już po drodze. Nie, to... No. Chyba tak jest to zrobione. Nie chcę mi to wyjść. Aha, dobra, tędy biegniemy. To sobie szczęta odblokujemy. Siarkę. Zobaczymy, czy ktoś się łomoczy na siarce. Tak, bo tu chyba jeszcze PvP jest. Jest PvP. Może się ktoś tam. No, może się ktoś tam łomoczy. 40 minut jest. No to ja. Ale to trzeba mieć chęć. A ja mam. Ja mam 9 poziom i nic nie mam przy sobie. Jeszcze punktów nie rozdam. Co? To co, liczysz na łatwy zysk? Podbiegnę, capnę, czyli ukradnę. Nie można grać w tych czasach, bo to nie ma. I ucieknę. Właśnie, co teraz? I co, pewnie też nie będę mogła... Nie, no muszę sprawdzić. Nie, ale tu się nie da przecież grać. No pewnie, zablokowane. No nie powinno tak być. No autentycznie nie powinno tak być. No, chociaż nie na PvP się powinno grać. Przynajmniej. Przynajmniej tak. O, leży tutaj ktoś. Ha, okradnę cię. Ale co ty masz? Kamienne. Nie, to Darek ma lepszy. Siad zostawił. No, leżaka można. Darek, ty się kładziesz tam na tym dachu, a leżaka można ograć. O, kolejny leżak. I pewnie też nic nie ma. No jak, no Jezu, kamienno wszystko. Będziemy się przeciążać, bo po co mamy to nosić tak? Już sucho w gardle. Jest etap podróży, zjedz coś i wypij. Chociaż motek byśmy sobie zrobili, może... No to i tak mi się pokaże, jak będzie się rozkładał. Ej, ale... Taki jest zabrudzony ten serwer, jest masakra po prostu. W niektórych lokacjach to mnie w ogóle wyrzuca. I tu się nic nie rozkłada. Tutaj się dopiero jedna jakaś chatka wuja Toma rozkładała i on Guciow tam miał. Nic nie miał. Starał się. I on... A, ole, on jest chyba aktywnym graczem. Zobacz, ja mu całe nie rozłożyłam. Ja mu tylko drzwi rozłożyłam. Najwyżej sobie drzwi wstawi, nie? Tą lodówkę mu rozłożyłam, bo nie mogłam wyciągnąć. Nie no, nie, to jest wojownik, ciekawe. Himen. I wojownika na PvP na straży też nie można zabić, nie? No, no to no PvP, no walka, ale jest kradzisz gracz kontra gracz, prawda? Czyli możesz zaciągnąć go.
I chyba ekwipunek jego wyczyścić. Kręcy, no i co w związku z tym, że... A to tylko to. To tylko. No to co, to aż tak wiele? No to mi się powinno wydaje, być, że to jest mówię, pół sensowne, na no ale... pół. Tak, Nie, no... pół na pół powinno. To nie jest sensowne. Nie ma tam zero sensu, to w tym jest. Nie jest sensowne. No nie wiem, ja tam nie doszukuję się, no bo jakbyśmy chcieli iść na PvP, to byśmy poszli na PvP, no. No ale to powinno być zrobione też takie dla takich niezdecydowanych jak my. No to masz prywatne serwery. No a co mi po prywatnym, jak dzisiaj jest, jutro go nie ma. No nie wszystkie, no niektóre istnieją po 2 lata, wiesz. Punkt No ale widzenia się to... zmienia z punktu siedzenia, wiesz, no wiesz, jakoś to tam funkcjonuje. Wiesz, po 2-3 lata funkcjonują, wiesz, i są te odgrywania ról jakiś tam. No ale to jest też takie, no to co mi wiesz. No na przykład Nie, to coś chyba... marzysz sobie być stajennym, no i będzie stajennym, no. No niby tak, no ale... No nie wiem. Już ci pokażę demon, wiesz? Już ci pokazuję, czy mamy dużo graczy, serwer. Ja też tak PvP zawsze bolałem, tylko że wiesz, no czas nie pozwalał na to i te zmiany glicze nie pozwalały całkowicie grać. Zobacz, całe stado. No Więcej jest na serwerach PvE i PvE Konflikt niż na PvP. Ale mało miejsca serwerów jest, o widzisz. No mało jest serwerów. Kratos serwerów. Online PvP, wiesz, tylko na PvP Kratos jest, no. No ale to wiesz, taki to są... Jest taki? No, online PvP, to są, wiesz, takie... No... Gabryczka, nie wiem, co jest. Co mam ci demon powiedzieć? Tutaj, wiesz, jest sytuacja zaogniona, jest mniej dużo tych serwerów na PvP. Znaczy na PvE, prawda? I to jest, i to na tym bazują, wiesz? Nie oszukujmy się. O, myślałam, że on się będzie... Gra z Rivi jesteś? Ale nie ma cię jeszcze chyba na serwerze. A jesteś, widzę drugi poziom. Jesteś gra z Rivi, a no dobra. Tylko wiesz, ja nie wiem, czy oni są gotowi na przybycie twoje demo. Jak to widzisz, Kratos PvP tylko online jest. Only PvP. Wiesz, to jest, wiesz, to jest. Trochę tak jest, że... O, tutaj może pójdę sobie. Nie martw się, słuchaj, jak będzie trzeba, to jakby tam pobudujesz jakąś bankamerę, będziesz chciał ich wszystkich lać, bo wiesz, oczywiście nas to zaraz zgłoszą, ale ja ci tutaj jakieś rzeczy, Darek ci zbroję skrawci najlepszą, jaką będzie potrafił. Czyli Darek, co znają życie, to wszystko potrafi krawcić to. To zaopatrzenie ci damy i możesz tam do tego Kratosa go ganiać tam po tym, jak żyć po pustym sklepie, prawda, po to. No właśnie tutaj widzisz, PvP nie ma w co grać. Ja czy wiesz, no to do wielu gier się przymierza człowiek, ale Konan jest jednak Konanem, no. I to jest chyba trochę takie... Wiesz, ja próbuję cały czas mur postawić, co nic mi się nie zgadza. Tak jakbym, nie wiem, nie grał z parę lat, no. Kiedyś to bym to ustawił moment i zapomniałbym o temacie, a teraz ja tak się dekoracyjnie przejmuję, więc smokam jak Ale baba po co w parku. Ten mur? Ale nie wiem, do czego to będzie służyło, bo to ma być bardziej dekoracyjnie, no. Po co mur? Mur jest po to, żeby był murem, no. O, i pan Darek do nas dołączył. Pan Darek, dzień, to jest pan dobry Darek. Wieczór, Polsko. Dobry wieczór. Dobry Słuchaj, wieczór. Tu się zadeklarowałeś do demona, Darek, że mu zrobisz najlepszy Będziesz set Będziesz spał jaki... na dachu, to cię okradną. No to nie da się ukraść, nie? Da, da. Na PvP. Tak? No, zapomniałam ci powiedzieć, a ty żeś się tak ładnie pokolorował. No to nie szkodzi, niech pozna bieda, że pan na włościach. To a propos kultury, nie? Że jestem bardzo kulturalny i jestem tym dżentelmenem w dżentelmeństwie. Dżentelmenem w dżentelmeństwie, kurwa. Jak nie ma, to mu dam, no co mu będę żałował.
Ale nie ja rozpieszczę, bo się zmurowią i będą przyłazić. Map, tu pokój map. A ten Gargamel, nie? Co wczoraj, przedwczoraj żeśmy się tam teleportowali, nie? Z tej jego bazy. Wczoraj ten. Przyszedłem z roboty, mówię, pójdę po tego Liana, nie? Lecę tam i schował pokój map. Taka menda, paździochowa. Naprawdę? No, i zadupiałem z buta, nie? To nie, to jest po drugiej stronie, tam gdzie ten statek, jak wejdziesz tam na podwórko, to... No, potem zajarzyłem, bo szedłem z tym Lianem, no to szedłem tam i patrzę, jest, no ale wtedy nie widziałem, nie? I... No i co, to jest zjeb jakiś? No... Demon czwarty w kolejce. Na łomotanie gratów. No na PvP zaczął znów grać w Konana demonik, no. Aha. Bo mówi, że nie ma lepszej gry No jakby te błędy były poprawione, to wiesz, jaką publikę by mieli, na pewno by nie było tak. Darek, ja tak rozmawiałam tutaj, że tak, PvE to jest takie, powinno być takie typowe PvE, jak byliśmy tam, nie? Ale PvP konflikt to powinno się dać kraść, nie? Dać kraść, żeby... No to jest chyba podstawa w tej grze. Żeby nie wystawały te, wiesz, te... Każdy to sobie teraz te warsztaty postawi na zewnątrz. Nie, na konflikcie powinno dać się kraść, zabijać zwierzęta podczas PvP na ogródku, rozumiesz? I... A, bo to przecież patrz, ja wczoraj wziąłem tego Liana i wiesz mi, zawsze półtora dżungli przelecisz, nie? Takie kółeczko jak zrobisz. No gdzieś trzy czwarte zrobisz i dycha miał. Ja nie mogłem wczoraj mu dychy dobić. Tam jest tak napierdolone, że tam są cztery, jak tam jest kurwa 10 małp, to jest góra, nie? Ja, to właśnie, tylko teraz ja nie można się budować na bezimiennym, to tylko levelować na bezimiennym te mopki. A jakie jeszcze demon grasz gry teraz, jak mówisz, cztery gry? Ty, a jaki numer z tym twoim Lianem był? Ja go wyciągnęłam i mówię, dobra, to ja go tu postawię i wezmę z pałku jeszcze jednego, nie? No. Ty, przyleciał ten drugi Lian, zabił go. Ja mówię, ja cię kręcę. A to jakieś było 2 godziny po tym, jak żeśmy go złapali, wiesz? Mówię, przecież Darek to mnie normalnie tam rozszarpie. Nie, a to ty żeś drugi raz sama złapała? Ja go złapałam drugi raz. Się tak wystraszyłam ciebie, widzisz? Że poleciałam od razu. Złapałam, spałkowałam go tam i go złapałam od razu, żeby się zrobił, jak wrócisz z roboty. Mało tego, później jeszcze jednego złapałam, zabili mi go i dzisiaj jeszcze jednego złapam. No widzę, na dachu jest jakiś. No. Powiem ci tak, demonik, wiesz, Battlefield, a mówisz... Ktoś biega. Ty. Ty, powiem ci, Magda, wiesz co? Tak patrzę na te twoje zwłoki, ale na tą twoją twarz. Wiesz co, nie obraź się, ale jakie ty jesteś brzydka. Marna, no. Marna, ja nie wiem skąd... Ty jak możesz tam to lustereczko postawić, to weź postaw, to ja zmienię tą twarz. A lusterko? No ja nie. A nie, to fajnie by się, wiesz... Przynajmniej nikt po górach z tobą nie będzie łaził. No tak, ale ja jeszcze nie mogę postawić i jak możesz tam postawić to lusterko, to byś tam postawił. Czekaj, młotek muszę wziąć. Bo faktycznie, powiem ci szczerze, że aż się sama wystraszyłam. Nie, no słyszałem na streamie, jak mówiłeś. A w Star Wars Battlefront 1 grasz, a nie ma dwójki? Bo grasz tego, w Battlefielda, prawda? Jedynka, a dużo tam w ogóle jeszcze osób jest na serwerach? Demonik? W Minecrafta grasz? O, to ciekawe. Piątek 13. Lusterko. Demon to gra... To ty, słuchaj, to powiedziałeś 4 tytuły, a ja już to liczyłem 6. A jak to się nazywa? Jak ty się to nazywał? To nie była ta kula negra? Dwójki nie lubisz. Czy tam na czegoś? To nie było to? Nie, tylko teraz czekaj. Tak. Gdzie to znaleźć? Jedynie są nawet weterani, tak? Na Konanie podobno dziś mieli być robole. Nie roby, znaczy się robole, nie roby. No to dużo, jak sporo zostali weterani. Ale to w jedyneczkę, Battlefield Front i tak samo Battlefield 1, tak? Bo ja myślałem, że Battlefield 1 to już tak trochę mniej jest tych graczy. Powiem ci szczerze.
Ja myślałem, że dużo przeszło jednak do 2042 tego Battlefielda, bo tam oni mówią, że to jest, wiesz, hejtują go strasznie, a według mnie to jest jeden z lepszych Battlefieldów. Tylko do każdego Battlefielda trzeba mieć skilla i serca. Wiecie, że zauważyłam, że chyba nam się koledzy wyprowadzili z serwera? Którzy? Krzysiek nie robi? Nie, Krzysiek Jest jeszcze mało, ale był nie ujdzie. dawno. No, zostaje elita, prawda, do strzelania. Znaczy, Demonik, co? Krzysiek widzę, że gra, ale czy on jest na tym serwerze? W sumie wśród Nie weteranów to wiem. prawda, zawsze można oko poćwiczyć. Battlefield to ma ten jedynka, ten swój urok, ten klimat II wojny A ten. światowej. A nie robów to No. nie widziałam. Raz widziałam Mańka, ale chyba nie na tym koncie, co właśnie, bo ja nie wiem. Chyba mam tylko jedno konto Mańka i nie Muszę wiem. zmienić taktykę tutaj. Jest Krzysiek, czy go nie ma? Gdzieś już poleciał. On Skyrim? to taki włóczyki Wim? serwerowy, co? Ty w ten, powiem ci, Magda, byłem na USA? Bekketo, nie? I dużo tych paczek mam Amerykanie to tam. lubią. Tam coś musi być, bo mi torba z tkaniną wystarczyła, te torby, Znaczy, nie? wiesz, to zawsze był problem z Ameryką, Tam jak jest, się. są święty, ten kapłani są i jakaś nowa, jakiś nowy mopek jest, nie pamiętam nazwy, No jest właśnie. zrobiony. Alisa? Nie. Jakiś nowy, bo z żółtą otoczką i pierwszy raz go tam widziałem. I to jakiś wojownik Ale dodany jest. gdzie? Na dekreto. I Nikt tam, nie wie. pamiętasz, jak się wchodziło, to tam, to tam dalej dwa łuczniki były, nie? Dwa A łuczniki, no. teraz jest ten, teraz ona była w tej w taszce na udźwig, co Konanowa tam na statku stoi, nie? Jak Konana włączasz. I dwa mopki z włóczni. A tu nie wiem, bo Całkiem. tam jest zabudowane. Ja go chyba zgłoszę. Aha, to na tej zasadzie polega. O, tak. Demon. Bo wiesz, to. A to Tak się Battlefront ta zdziwiłem wczoraj. jedynka. Prawda? Poszedłem na ten. Na. A na Chodzi temat. poszedłem Wrócę, tutaj. poczekajcie chwilę. Wrócę na temat Amerykanów, prawda? 50. Ale co by nie gadał o Amerykanach, to oni serce wkładają całe w granie. Wiesz. Bo Ucho tutaj rozpoczął. mówisz o różnicach czasowych, prawda? Ty, ale to jesteś w Minecrafcie na tym, na serwerze, że tak powiem, u kogoś? No właśnie, bo ja się zastanawiałem na temat tego Minecrafta, nad tymi serwerami, bo ja sam lubię Minecrafta ogólnie, prawda? Tylko nie grałem nigdy na serwerze online, prawda? To co, ty tam idziesz normalnie i chałupy mówisz, bo to TNT, prawda? Się robi, prawda? I się idzie normalnie mu chałupkę tam niszczy całkowicie, czy tak jak to wygląda? Tak z ciekawości się zapytam. Nie wiem, bo ja może bym zagrał w Minecrafta. Tylko czy na z PlayStation normalnie wchodzić do kogoś na serwer? Demonik? A skąd ty żeś wyfarmiła te więzy nieumarłych? Są w domu? No. Są w domu. Do A, dupy. sami gracie taką. Na No to jest ta dobre. otoczka właśnie, ja też ten. To jest A, dobre. koleżanka po fachu. Koleżanka po fachu, jak mi tego nie dasz, to ci to ukradnę, okej. Ale to serwer można kupić, ale słuchaj, ale czy są jakieś takie No, ale online w ten. ogóle, publiczne? Nie wiem właśnie, co ta Nie wiem, otoczka robi. Oni tylko to ta otoczka. zamienili. Wiesz co, mi się wydaje, że oni to zamienili. Dzisiaj tego chyba nie Kiedyś zrobią. to było tam fioletowe. A A teraz oni to teraz na. zrobili złote, a znowu hartowaną zrobili fioletową, że to lepszy jakość A chyba nie wiem, materiału. wiesz, Muszę prawda. Bo tu mam miecz. Zebrać i od nowa. Widzisz, miecz mam zhartowany, to jest na fioletowo. A już ta pałka i te więzy są No więzy na to są, ten. one są nieumarłe, no to No to już jest. jest jakościowo lepszy towar i dlatego Nie jest wiesz tego? złota Są z tak. bezimiennego, wiesz, więzy to są. Należy faktycznie, że może jest. Znaczy ja, wiesz, na PC-cie, bo mój małolat gra na PC-cie, to oni też mieli własny serwer Minecrafta na ten, a później to nie wiem, czy im się nie opłacało, prawda, czy coś takiego, czy
W każdym razie nie dołączali do. A jakżeś ich ten przez strzały, czy? Nie, spoki. Kurde, to jak tyś to zrobiła, ty cwaniaru? Byśmy tam we dwóch byli. Chyba Minecraft w ogóle dobra, lepiej, dobra gra. Za drugim razem. Żeby jeszcze lepsza oprawa graficznie była, to byłoby w ogóle jeszcze lepsze, bo ta dobrowolność, tak ta budowania i... Odciągnęłam go trochę i wiesz, raz uderz, znaczy wykonałam combo i on wykonał i ja wiesz, to skakiwałam do niego. No słuchajcie, pytanie do was, tam gadacie cały czas i pytanie co do jest, was. Co jest, szefie? Proszę nie krzyczeć. Proszę szefu mówić. Dyscyplina nie partyjna. Chyba na czerwono mówi będziemy szefu, przecież siedzieć. Powiedzieliśmy, mówi szefu, nie? Jak tam mopki, Darek? Opowiedz, czy mocno zrobili, czy jest duża różnica. Tu mamy specjalnych no niewolników. No ale wiesz, mopki, no to, wiesz co, nie mogę teraz powiedzieć, bo ten, bo ja bym się musiał zrobić na ten. Nie, no na władzę, nie? Bo no wtedy inny przelicznik, przecież jesteś na władzy, nie? Ma no podwójne, zależy jak go chcesz zrobić, nie? Ja mówię tylko mopek, nie korzystaj, bo tam możesz wybrać później w tym ostatnim punkcie, że możesz mieć dwa mopki, a możesz mieć po zwiększone statystyki, nie? No i potem się robisz na siłę, no i zależy, to by trzeba było na busie sprawdzić, jak teraz to wygląda. Na pewno się dłużej, muszę iść na bezimienne, bo mi ale zajmowało tak 8. Ale ogólnie się chyba dłużej leveluje, wiesz? Tak. Dłużej też się leveluje, tak wydaje, bo on tak... No wziąłem tych... dzisiaj tego swojego no liana i zabiłam, ptak daje tyle samo co, jak on się nazywa, co ten goryl, nie? Zabiłam trochę ptaków i wziąłam go od razu na, od razu go wziąłam na kopce, żeby i pozabijaliśmy te niebieskie, te świecące, te wiecie. No, truposzaki. Te truposzaki. I on miał chyba z piąty czy szósty poziom, a zabiłam chyba z 10 czy ze 12 tych truposzczaków. No, tu jest coś porobione z nimi, bo ja też zauważyłem. Także jest znerfiony, jeżeli chodzi o levelowanie tego dziadostwa, bo na Asgardzie, nie wiem, jakiś, nie na Asgardzie, tylko na kopcach była jakaś zwiecha taka, bo tak, normalnie ubił Śnieżkę, a zabił, wiecie kto go zabił? Kowal dwójka. No demon pisze no, tutaj, to nie można ten... Nie, to no, tak na pewno demon nie te czasy, wiesz, co już biegałeś z mopkiem i z kromem i 16 miał K. Co ty, to już... To już jest teraz tak zrobione, że ty bardziej tam pierwsze skrzypce grasz niż mopek. Mopek to tylko chyba tak, wiesz, jak na Dunga idziesz albo coś... Ej, tam, chyba, że po prostu... Na bezimienne, no to tak, ale tak to... Chyba, że może dwójki będą lepsze niż... Nie no, zjesz coś zepsutego, bo... Bo mówię, ze Śnieżką dał sobie radę i mówię, a dobra, to ten kowal, to mówię, przecież on zje tego kowala, nie? I już miał częściowo założoną, miał pancerza 600. No miał to, co teraz stoi tam, nie wiem ile tam jest tego pancerza. I go ściągnął go raz, dwa, trzy. Ja nie, pojebane z nim. A już w ogóle słuchaj, ale to już po tym długo nie grałeś w Conana Demon, to ja taką małą dywersję mam, to powiem tobie jeszcze jedno, te mopki naprawdę już nic nie warte były. Nie oszukujmy się, gracz kontra mopek, nie było żadnej szans, żebym przeżył, prawda, ten mopek. Jak nie miał opiekuna, to go zacharatałeś moment, wiesz, to nawet nie ma o czym mówić, no. Wiesz, to już jak my graliśmy ostatnio wtedy na PvP, to oni tak ponerfili mopki, znaczy według mnie to nawet i słusznie, prawda, ponerfili, bo trochę to było żenujące, żart prowadzącego, wiesz, bo nic nie mogły zrobić, wiesz. No. Teraz jest to właśnie tak dobrze zrobione, że jednak ty masz walczyć, czy tam, on ma tylko być do pomocy, nie? Pamiętasz, Bogdan, jak oni zrobili tam jakiegoś na tym, na Conanie był tam jakiś, my o tym nawet nie wiedzieli, że tam jakiś quest był, czy co tego kapitana mógłbyś tam wyfarmić, co nas na hita ściągał wtedy na tych murach. No to, ale to było, wiesz, to było w którym, to było dawno. Tylko, że to było dawno, no ale chodzi o sam fakt, że teraz już jest
I to jest właśnie fajnie zrobione, że giniesz i ten mopek już nie jest tak, nie ma takiej pierdolnięcia, tylko żebyś miał co robić w tym Konanie, bo tak jak żeś sobie wyfarmił najlepsze graty, no to ci się nudziło, to potem Nie, no żeś... te mopki, wiesz, demontony były i tak przegięte, wiesz, bo... A teraz to ja, słuchaj, no nie było mopka żadnego. Ale ja to nie widziałem chyba ananas właśnie tego, to muszę zobaczyć, wiesz, nawet nie byłem dawno, nic nie chwalił się ananas. Był na grze, ale on się tam nic nie chwalił, wiesz. Na nas nowych kolegów jakichś ma tam, jakichś nowych ludzi poznał. To dopiero zaczynają chyba grę w Konana, nie? Ale że wiesz, słuchaj, to nie, wiesz, no z tego co się zorientowałem, to teraz ananas jest takim mentorem młodego pokolenia, prawda? Chodzi o Konana, prawda? To wiesz, słuchaj, teraz jest problem demonik w jednej sytuacji. Ludzie, którzy dobijają do Konana, prawda? To tak, jak trafią na starych bygów, no to mają kaplicę, wiesz, no to mają wymagania, a tego nie wiesz. A on tak po prostu podszkala ich, no i nie ma już takich ekip, no. A te zagraniczne też nie są jakieś w sumie rewelacyjne, no. Nie no, może gdzieś jeszcze tam, jak to się nazywa? Leszek dawno nie wchodził, nie wiadomo co Leszek porabia ze swoją rybiatą. No ale Leszek się w ogóle nie udziela, prawda? No to też jest takie, wiesz. No to skąd wiesz, że się nie udziela? No widziałeś go na jakimś forum, żeby się udzielał, bo ja go nie widziałem, no. Przesznurki. Może nie jesteś na tym forum, co jest Leszek? A on gra, chyba mi się wydaje. Żebyś go Znaczy, nie tak mi się spotkał, wydaje, a no nie co? wiem, no. A to właśnie coś pamiętam, to chyba się broniłeś, tam dołączył. Demon się śmieje jako Leszku Bogdan, wspomnieliśmy. te warsztaty nie poznikają? Nie, jeszcze ja tam się cały czas kręcę. Dobra, a ten powiedz mi, bo ja to trochę zmaściłem, bo nie wiedziałem, co robić tu, nie? Myśmy się tydzień nie widzieli. Tu nie, dobra kobieto, masz ten lustereczko. Leszek, jaki miał Dzięki, nick? dzięki. I teraz tak, bo ten, co potrzebujesz, to ja jestem na łódź, to ci no, przyniosę coś tam. Na razie to Darek, więc co, muszę Nie, no wyprowadzić to ja ten mur, po coś fajnego podchodzę i wymyśliłem. zmieniam twarz. To do zmiany buzi. No to on tą kulę, nie? Tego Jakim nergala. Leszek miał Chyba nick? tak. Kodziro. Kodziro. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, ale chyba tak, Kodziro. Bo jeszcze z nim grał ten Weź Madziu, włącz podgląd na komentarze sobie. Już włączam. Z nim grał ten Darek. całkiem mi Co? powypadały z głowy te Włącz nicki. sobie podgląd na komentarze, bo... Tak to nawet widzisz, no. Czekaj, bo ja Kodziro, ten... tak. Aha, mam tu telefon, dobra. Już moment. To chory człowiek? Ja wiem, czy to chory człowiek, tak? Ja nie znam go, prawdę mówiąc, wiecie? Jego Tak, bardzo nie mało znam go, osób zna, tak on... nie rozmawiałam chyba z nim w ogóle. No, bo nie ma ciężko, bo by się z nim dogadać, mi się wydaje, no. Dziwne rzeczy pisał, tak, to wiesz, słuchaj, demon, to ja się z tym zgodzę, że on dziwne rzeczy pisał. On to myślał, że to prawda jest. Słuchaj, demon, wracając, po teraz to znów moja oczywiście mała dygresja. Na YouTubie kiedyś był film, gdzie Leszek poszedł z ekipą do jakiegoś tam typa. Zmieniłam słuchawki, dobrze mnie słychać? Nie, Nie. źle, tak tuba taka jest, jakbyś była gdzieś zamknęli. Bogdan, zamknąłeś ją w skrzynce? No to ja pamiętam, no. Bo taki Demon, tak, pomysł no jest, jak mówisz. właśnie wiem, że on opowiadał, wiesz, Mhm. dużo rzeczy, wiesz. Kijowo i coś tam buczy. I coś buczy? Buczy wiatr, pewnie No. ściągają wiatr, Widzisz, dobra, słucham. Madzia, Nie, tak jakby się oczywiście uderzała w mikrofon palcem, wiesz? leje się. No właśnie, raczej wiesz, on, ja nie wiem, bo ja go nie będę oceniał, wiesz, demon, czy on tam, wiesz, co chodzi o ciebie w stosunku do tego, co pisałeś nawet, to bo ja pamiętam tą, wiesz, sytuację, ale jest taka prawda, że wiesz, no, Leszek cały czas bazował, no wiesz, graniu z innymi, prawda? Ja nie widziałem takiego jego kontentu typowo, wiesz, że on tam gra, wiesz, i tam coś tworzy. Ja nie widziałem takich filmów. Widziałem tylko, jak poszedł na rajd,
I chyba zastanawiał się, nie wiem czy to on, albo jego kolega, dlaczego nie może postawić na murze u kogoś, prawda? Konia. Konia, konia. No. Konika, no. Konika. O Jezus Maria, to się każdemu zdarzy takie. No taka gafa, wiesz, no gafa, ale udając, wiesz, że się idzie na rajd pomagać komuś, wiesz, to wiesz, no, to tak, no taka gafa trochę taka dziwna była, no. A co gafa? Ty nigdy nie popełniłeś żadnej, zaraz ci wyciągniemy jakieś, chodź jakąś dramę rozkręcimy. Trzeba tam poruszyć to. Słuchaj, tego jest tyle w internecie. Macie podgląd? Jest tyle z tego w internecie, że ja chcę normalnie pogadać, bez żadnych kwasów i... Ale nie, ale demon ma rację, no po Leszek co nie gadał, to trochę tam się taki no... Drama jak drama, no słuchaj, jak ktoś go nowy pozna, no to on może mu tyle kitu nawciskać, że się w głowie nie mieści, co on nie był, gdzie on nie walczył, no. Ja jestem łatwowierna, to ze mną może porozmawiać. Ja ale na przykład, no mówię, na przykład Ananas teraz szkoli innych graczy i idzie, chodzi po serwerach i pomaga oczywiście. Innym, prawda? A demon jak go spotka, to go zleje bez litości i koniec, no. I to jest cały sens składana, bo to się gra w survivale, to jest rywalizacja czysta, no. A zatem ja jeszcze wrócę na temat forum tego, no słuchaj, Leszek co by nie gadał, to tam pisał różne rzeczy na tych forach, no ale nie widziałem go, żeby się w ogóle odzywał. No ale to on taki chyba, ja nie wiem czy on taki, nie znam człowieka, no. Chciałam to, powiedzieć, nie znam dziada. Jak to Darka chciałam. A to na dziada to trzeba awansować. To nie, no to kurde. To nie znam człowieka, no nie znam, tak, nie znam ten. On nigdy jakoś tak. No ten jeden to tak się nie za bardzo pokazał z dobrej strony. No ten jego kolega, no. Co nas tak zaczepiał. Uwzględnij te dwa drzewa, które są Pawka taka. Z gry. Bo tam u góry bym chciał jakieś takie, wiesz. Coś tam zbudować tak na te, tak z tego tieru, co tam coś tam dalej będzie, spokojnie, spokojnie, będziesz miał. Tylko ci mówię, żebyś miał na uwadze, bo podobają mi się. Będziesz miał co robić. Wiesz, że ja jestem ten, ja tam lubię drzewa, nie, ja nie lubię po lądzie chodzić. Będziesz miał co robić, wiesz mi. W kolejce masz bezimienne miasto masz odblokowane, Magda? Bogdan ma przecież, ja tam aha, bo ty żeś grała na tym, dobra. Na więc jego no to... koncie. No. A co potrzebujesz, Bogdan? Na razie to potrzebuję to ustawić, bo to mnie strasznie irytuje. No czekaj, ci kamienie nazbieram i... Bo tu na pewno... No, ja się tu nie wiem, w każdym razie, nie wiem, bo nawet Leszek, nawet na streama do nas nie zajrzy. A taka prawda jest, że on nie na takiego sobie... wytrwałego konanowca, wiesz, nawet się nie interesuje konanem, bo mówię, bo ja też nie widziałem żadnej treści ostatnio, powiem ci szczerze, tego, na temat konana, wiesz, w polskim wykonaniu. Bo mówisz, że Ananas wstawił filmik i Ananas się nic nawet nam nie pochwalił, że coś wstawił, wiesz, ja nie wiem, czy on rajdował, czy on nie rajdował, czy on po prostu tam, wiesz. Znaczy jestem ciekaw, no. Muszę zobaczyć, no bo to... Podarek nie tak? Konan w Polsce jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o jakieś no, filmiki. I to jest jeszcze coś takiego, że jak już ktoś napisze, rozwinie się jakieś tam dyskusja czy forum, to nie ma, żeby jakaś pomoc była, tylko zaraz kolesiowi cisną, nie? Że no, co on to robi, bo coś tamten, a... Koleś się normalnie pyta, czy wiesz, że tak nie powinno być, zwraca na błąd uwagę, no. A oni kurwa od razu, a bo ty jesteś taki owaki, grać nie umiesz. Chodzący kabaret. Znaczy tak, to jest, no powiem ci szczerze, że tam kurwa co jeden to lepszy jest na tym forum, czeku, wszyscy znawcy tacy, ale siema, żebyście cześć, coś powiedzieli. Cześć pani Ananas. Ma kasztanie. O właśnie o wilku mowa. O tobie gadaliśmy. Kumi wstawiłeś... Cooper obrabiaj. Nie, tylko wstawiłeś filmik. Ty wstawiasz i nie gadasz? Się nie pochwalisz nawet? No. Nie wrzucasz gadaliśmy żadnego linka, podlajkować, nie nic, a ty co ty? Kurwa, na nas musimy zacząć zarabiać tutaj na tym YouTubie. Co ty, co ty? Zresztą tam proszę u siebie na tym kanale, ty masz więcej subskrybentów, żeby też mnie polubili. Co to, tylko Ananasa można lubić?
A Darka, Jacka i Magdy to już niekoniecznie? Znaczy, mnie tam nie musisz lubić, ale żebyś mi pod górę nie robił. Tak. My już tutaj spłodziliśmy 260 filmów i tutaj ani złotówka nie wpadła. Darek mnie już za placki ściga, a mi się słuchawki psują. Może byśmy coś zaczęli wydawać z tych niezarobionych pieniędzy na tym YouTubie, co? Tak, kredyt weźcie. A gdzie? Na ziemniaki. We frankach? Na ziemniaki. Pociana. Ja to poproszę kredyt na ziemniaki. No. Proszę tutaj, jak to się nazywa? O, tutaj ktoś przyszedł do mnie i patrzy, że ja stoję u niego na chałupie, ale mieszał większość. Poczekaj, kolego, bo ja tu rozmawiam ze swoimi fanami. I teraz on się jest tak. Nie słyszy. I teraz jest tak. Wybił mnie z rytmu, no. No chodziło o to, że ten, że łapka w kamień... górę albo w dół, nie interesuje mnie to. Możecie też dawać łapkę w dół. Ważne, żeby szły zasięgi. Nie interesuje mnie to, że napiszecie jakiś Demon durny... nie chciał ich zobaczyć, jakie zasięgi złapał. Że go durny komentarz. Mają iść zasięgi. Wy tu nie musicie mówić, że my jesteśmy fajni. Wy możecie wręcz przeciwnie. Ty, przepraszam, mówić, wybacz sobie, ale ja jestem fajny. Od 2 godzin próbuję ustawić mur. No. A ja to pamiętam. Ja jak Bogdana Pietrzak ja usłyszałem, to wiedziałem, że będą z nim problemy. Z kim? Z Bogdanem. A ja mówię teraz o demonie, żart. Że ja pamiętam tą dramę, która no się tam. Jakby ktoś nie zajarzył, która się tam rozgrywała w tych komentarzach, że. Co to za różnica? No to ja wiesz co, ja nawet co ukradniesz, to twoje. No. A że frajer zostawił gdzieś coś na tym niezabezpieczone, to już. Cale, on zostawił to w swojej własnej bazie. To znaczy, że nie zabezpieczył odpowiednio bazy. No to czyli źle weryfikacja przeszła rekrutacyjna. Mi wystarczą dwa pierwsze gesty, dwa pierwsze słowa i ja wiem, że dostaję SMS-a. W stronę, co trzeba. Ale ostatnio, posłuchaj, Jacuś powiedział, Jacuś napisał na forum konanowym, że jak to się nazywa, że Bogdan jest kto, co głupi i zarozumiały i w ogóle buduje jakąś marną stodołę i koniec. Tak, 2 godziny muru stawia na streamie. No, pamiętasz tego chłopaka, co my się chyba nie polubimy? No, był taki tekst Bogdana, my się chyba nie polubimy. Wiesz co, kolego, my się chyba nie polubimy. I za chwilę dostaję wiadomość, ej, ale tak nie można. Przeszedł. Za czerwono się zaświecił i chyba jakiś kotek go zjadł. Przeszedł go w weryfikacji. No to jest szybka weryfikacja i to nie ma pierdolenia potrzeby. Nawet kot go zjadł, no takie no. Weryfikacji nie wiem. A myślałem, że tak będzie pięknie. Jakieś marzenia miały tu własną kołówkę. Nie, bo mi się to podobało. Bo... Nie, no mi się... Nie, może mi jeszcze zabronić skrzynkę, mieć otwartą czy coś, ale mi się zamykać, to podobało. Zamykać, bo... nie, zamykać. Coś tam było, ale mi się to podobało jak ten... Jak oni tak wymiana zdań i on w pewnym momencie już chyba poczuł grunt pod nogami i kurwa zaczął kozaczyć, nie? I nagle ten tekst z Bogdyny. Wiesz co, kolego, my się chyba nie polubimy. Taka cisza. I za chwilę do mnie wiadomość. Ej, ale tak się nie robi, kurwa. Nie po Bożemu. O kurwa, przejebany gość. Ej, jest na takiej zasadzie, że to jak ktoś przychodzi, no sorry, Gregory, dostosowuje się do większości. No ale co, pomyliliśmy się? Pomyliliśmy się jak ten? Potem tam był kwas, bo też komuś coś zabrał i jeszcze nas się pytał o tą starą bazę, czy my tam będziemy się logować, bo tam jakoś było tak, że ten, że wiesz, o czasówkę chodziło. Tak, bo ty żeś tam wchodziła jeszcze i mówisz, nie dam. Nie dam i rozbierałaś to, czy nie wiem, coś tam było. Też tak, taka była? No, tak. Nie dam. Tam, słucha, was to gadacie i nic mi nie wychodzi. To nie szkodzi, nikomu nie powiemy. A to wszyscy widzą, no, że się sobie dwie i pół godziny, prawda? Dobra. Aj, nie wiem, ale tam później ja wstawiam, bo ja na ten forum wstawiałam, wiesz, żeby więcej tych osób może, wiesz, jak ktoś gra pojedynczo czy coś, nie?
Nie, mi się wydaje, Madzia, że po prostu te osoby, które... Konghir, wiesz! One nie nadążały za nami. Przecież sam to, jak myśmy ten czy Janusz, czy ty... No jak żeśmy przynosili, to nie było tak, że nikt 3000 kamienia nie przynosił, bo to wstyd w ogóle chyba się przyznawać, nie? A te ilości, które szły, no to oni chyba nie za bardzo chcieli. Ale nikt nie kazał przynosić. No tak, no ale wiesz... Wiesz. Ten poszedł po skóry i co on tam miał? Nie, to nawet nie chodziło o to, nikt im nie kazał przynosić, tylko żeby byli w porządku, a że się kurwa nie byli w porządku, no to... No to co ja zrobię? Ten chyba jego kolega, on później nie grał, on taki był taki bardziej... Taki no właśnie, no o to mi chodzi, zaloguję się na chwilę, zamiast powiedzieć, ej, jednak mi się nie podoba ta gra, wiecie? Idę sobie grać, w CS-a. Tym bardziej, że wiesz, już na samym początku, albo, wiecie co, dołączyli... w ogóle jesteście tacy marni, że nie podoba mi się, nie lubię was. No ale przecież jak dołączali, to już mieli wszystko z gwiezdnego metalu, po kocie dostali, tylko mieli go levelować. Nie ten. I wiesz, normalnie by powiedzieli, nie, w ogóle nie lubię was i nie chcę mi się z wami grać. No dobra, człowieku wchodził, logował się na chwilę, na 5 minut. Kurczę, określ się, grasz czy nie grasz, bo miejsce zajmujesz. Tu pewnie tylko zawracał. Gdzieś kot ten. Usłyszał mnie i przyszedł. Miał, czy Gabryśka to jest? Tak, Gabryśka. No bo ten, już nie wiem, czy już mamy kota, bo wtedy na tamtym serwerze, co żeśmy grali, no te łapane koty tak miałczały też, nie? Nie, to nasz żywy. Jeszcze. Jeszcze? Przeżył na cebuli. On nawet bardzo dobrze był, wiesz, był bardzo dobrze karmiony. Ja mu kupiłam teraz, znaczy ja jej, kupiłam teraz 2 kilo jakiejś karmy z wołowinką chyba, człowieku, to widzę, miał, czy bo ma pełną miskę. To ten kot lepiej je niż ja, kurwa. Miał, czy bo ma pełną miskę, a jej nie smakuje, a ja jej nie dorzucę. Znowu musi pani wyjechać na parę dni i cebulka będzie smakować? Będzie. Dobra, idę po chamsku, niech sobie. Ale wiesz co ci powiem, że jak z tobą była Bogdan, to ty jednak dyscyplinę umiesz utrzymać, kurwa. Ani nie zamiałczała, taka grzeczna była, tylko nie wiem, czy z głodu, czy... Nie, no to słuchaj, to kwestia była moralna, wiesz o co chodzi? Ona wiedziała, że nie może tak postąpić, bo i... Pić nie dostanie. Nie, no noskę na balkonie może spędzić. Okay. Dobra, taki będzie. Coś tu. Co się dzieje z serwerem, bo skuruje małpy i po jakichś. Nie, bo ta jak to się nazywa, dopiero... tam jest faktycznie. Ja bym go zgłosiła, dziada. Kogo? Tego, co nam się na dżungli pobudował. Obudował całą dżunglę, tak. Nie, no ale to przegięcie pały. Każdy ten, co jest. Wiesz, ta świątynia, czy nie wiem, te ruiny. Wszystko jest opierdolone tym dziadostwem. Nie, to wiesz, to tak, on tam wejścia porobił, przejścia. On chyba tam, nie wiem, jakiś nie... Jakiś no najważniejsza jest i tak, wiesz, miłość w panowie. Miłość. Tak, jest to takie rozwanie. A ja jestem bardzo... Tam gdzieś był jakiś tancerz? Zresztą po co ja biegnę? Zdejmij bransoletkę. Ja mówię, gdzie ty leżysz? Bo mówię, nie ma cię, nie widzę tej kropki, a tyś w ogóle w klanie nie była. Nie, ja teraz jestem już. A teraz tak, ale... wcześniej, tak, no. Nie przyjął mnie. Ja cię przyjąłem. Ale ja, widzisz, i mam spaczenie. Kurczę, blada, ale lipa. Tancerz jest koło dekretu wolnostojący, tam koło tego, jak stodoła była i ten krokodyl był, nie? Jakbyś biegła na ten, w stronę... Aha, no. Pod dekretem jest tam dystans. A tutaj bliżej nie będzie. Czekaj, gdzie ty jesteś? No koło, tutaj na tych, co oni mają postawione, te chałupy. No do tego, co... No to wyjdź tą windą i tam przy pokoju map był tancerz. No, to tancerza pewnie też zabrała Amenda. Nie, no chyba taki... Taki nie jest. Chyba taki borowik to no nie jest, nie?
Jest, jest. Tak mi się wydaje, że jest, jest. Ale patrz, tu dziwni są, Ale nie? tylko niech, jak to się nazywa? To Jak, bo ci może on ten... już nie gra, wiecie? Może on Tam, gdzie już... jest to lustereczko, Bogdan, tam ci dam kamień i ten, i... Lustereczko, jak, a jakie O, lustereczko? właśnie, No dla to, mnie co wiesz, najpierw ona się na lustro. bóstwo chce zrobić. No ta Hula A. Nergala, czy coś, to tam... To tam będzie kamień, ja wyjdzie tyle slotów, bo... Ale może on już, wiecie, przestał, pobudował sobie, nie gra i tylko loguje się, żeby odświeżyć budynek. Ale ja go przypilnuję. On się nie zalog... Ja się nawet i o 3 w nocy obudzę, żeby mu to rozebrać. To w Za chałupie jest ten Darek? pokój ma. Nie, na zewnątrz tu jest przy, za tym stodołą, czy tam gdzie ten kot był. No, aha. Dla Oni zwierząt. wszyscy myślą, że oni zdążą. A, tu się nie da, wiesz? To czekaj. Barwniki. Tu w barwniki dam. Bo tam jest tylko do zmiany twarzy i tego się nie da. Dobra, ja tylko towarzyszę tak szybko, więc co, bo i tak przekombinowałem chyba. Chyba krali foty. Nie, no na razie to nie ma sensu, wiesz, bo chyba ważniejsze są inne rzeczy. Bo to, wiesz, to nie miał być taki mur, jaki mur, wiesz. Ty, a tam ktoś wjeżdża na górę. To może... No To to co, może... to ja wjeżdżam. Czekaj, Ja wjeżdżam do 23. niego. No... Dawaj tą windę na dół. Zaraz windy nie będzie. Ty właśnie, on mi windę ściągnie pewnie, pajac. Ja cię Teraz zabiję. bierzesz z siebie towar i... No Jaki nie, już jest towar? po 23, to już chyba On się nie. powinien przestraszyć moim wyglądem. Ja mam połowę spaczenia i... I Twarz co? też pozostawia wiele do życzenia. No ale to wiesz, to może... Czy wiesz, czy... No, ale Dobra, jak... to ja Nie. Nie Daj zabieraj tu mi tej lampy. windy, bo ja mi się nie chce biec tam z tego. To ty prędzej zabierzesz. Czekaj, ci jeszcze kamień, To jest ten, Sigi. drewna przyniosę. Sigi się naoglądało tego. Naoglądało się. Ojej! Wywali mnie. I ja cię. Co, tniecie czy co? No. Muszę wyłączyć grę. A to dziwne, no nie powinno na piątce takich rzeczy być. A czemu? Co oni porobili, że... Nie, będzie cięło. Chyba, że rzeczywiście, ale on No tego i... ma dużo, bo on tu ma tego, potem ma trochę tą skałę i tam u góry, coś na samą górę wchodzisz, to tam też napierdoli z tych No i co, 100 Siki? tych do Musiałam się zwierząt. wylogować u siebie, żebyś mnie tylko... A nie, nie zabijesz mnie teraz. Już nie. Chyba. Chociaż... Drzew nie ma, tu muszę. Się naoglądał ten. Czego się naoglądał? No, tylko nie ty wiem. wiesz. Wikingów. Sigi jest, była w Wikingach przecież. Utopiła się razem z dziećmi. Teraz zobaczymy, czy to jest szczerze. Sigi. Taki duży. Nie. No to jakaś dziewczyna musi być ta Sigi, nie? Bo co, chłopak by sobie zrobił taki klan Sigi? Nie, dziewczyna jakaś. No, to Może dziewczyny fan. to. Ale Sigi Jej. była... Albo stalker. Zamknij. Jest na serwerze? Musi być. Przed chwilą biegło tutaj coś. Jest, tutaj dwójka jest z tych Sigi. Przyszłam sobie pooglądać do was. Co wy tutaj macie? O, postawił pokój. Jest? No. No bo gra, wiesz? A wczoraj go nie było i z... Gdzie ten tancerz? A, tutaj. Ty, dobra, bo... Jak zobaczysz, że ja do tancerza podeszłam, to... To co? No to mi tancerza zabierze.
ty będę stała jak ten. O, stanę sobie tutaj i będę udawała ten. Na zbroję. To jak na zbroję? Sto jak na zbroję. Nie machaj głową, bo ty sto jak na zbroję jesteś. Będziesz mi tu głową machała. No ale i tak nie przebije tego, nie? Szymona. Jak sobie opisał postać, wiesz, Dafari, położył się tam na koło tego, koło szczęta i kto przebiegał, to dostawał kurwa łomot i się zastanawiał, czemu ten mopek tak bije. Zabił się tutaj jakiś drań w środku. A to gracz, nie? Dobry pomysł miał. O! Jest jakiś wojownik, którego nie widać, a dopiero teraz się wczytał. Gdzie pobiegł? No tutaj w domu może być wiele takich rzeczy podejrzanych na tym serwerze. Bo faktycznie nawet jak się buduje, to co widać od razu, powiem ci szczerze, że tu są nagi. Oj, są potwory. No są, bo tego jest... Są nagi tutaj, jak skurczybyk. Nawet nie ma nawet innej możliwości. Jak do znajomego do klanu? No pewnie żyjemy. Do wkonania? Podchodzi znajomy twój do ciebie i naciskasz interakcję, prawda? Na jego postaci, prawda? Kwadratem chyba. Kwadratem. I pokazuje ci się zaproszenie. Tylko nie może być w innym klanie. Musi być bez klanu. Musi być bez klanu. I go przyjmujesz do klanu. I musicie się zobaczyć fizycznie na mapie, o tak. Stanąć koło siebie, nie? Bo tak bezpośrednio z menu to go nie możesz zaprosić, prawda, do klanu. Musisz być na jednym serwerze z nim po prostu i wtedy jak go spotkasz, mówicie się w jakimś tam punkcie, no to mówię, podchodzisz do niego i... Głowa cię demon boli? Spoko, nie ma za co. Jeszcze jakieś masz pytanka, chodzi do sprzątania Konana, to z miłą chęcią odpowiemy. No. Demon, opowiadaj, i co tam, wylazłeś na ten serwer i przywitali cię z otwartymi rączkami? Trzeba sprzęt jak zmienić jak najszybciej. A, czyli to jak to, Darek, było? Dwa spacerowe, tak? Czy jak ty to tam mówisz? Jeden szybki, dwa spacerowe i fire end. Na tej zasadzie. Ale co w ogóle patrzyłeś na... Jakie miałeś rzeczy w ogóle, Demon? Jak go przyjmiesz do klanu, to mu uprawnienia daj, bo jak mu nie dasz uprawnień, znaczy oczywiście nie tam w zależności od tego, jak sobie ufacie, nie? To nie otworzy sejfu. No, bo tu był jeden taki kurwa, co mnie wciągnął do tego. A potem wziął jeszcze, powiedział, a wiesz co, Daro, no to ja będę z Januszem. Wziął mnie, wypierdolił ze klanu i własny ten mopek mnie zajebał. A, widzisz. Też weryfikacja była trochę zepsuta, ale już się nauczyłem. Tak, Demon, masz rację, kupuj od razu PS5, bo to wykonanie to ciężka. No, to jest lipa. Ciężka teraz sytuacja jest z tym właśnie. Co byś nie zrobił, kolego, to jak nie masz tej PS5, to taki... To przygrywa się. Szczegóły twarzy. Tak, pani Darek? Tak jest. Co by nie zrobił w Konanie, to przegrywa się. Jest, bo ja ten, ja od syna wziąłem tę czwórkę, tam miałem swoje konto i na ten TVE, nie? Tam zalogowałem, to człowieku, kurde. Nic na to nie poradzisz, wiesz, bo teraz mówię, znaczy, no co, co to tutaj dużo tu mówić, no. Zasady się zmieniły.
ty, wszystkie te nosy takie garbate są. Jak Bogdan uważa, bo Magda się na bóstwo robi. No to co ostatnie to wygląda jak... Czekaj, garnek ci tu postawię, żebyś... Aż dwa wypadły z tego typa. A nie, bo później nie przestawi tej... Nie no, tego. Dzisiaj chyba nie mój dzień jest. Tam muszę je, no... Bo tutaj sken zrobiłem. Gdzieś... Magda, tu jest na tym stolarze, są te pakunki, to jak chcesz, to to se... To są tylko te torby, wiesz? A, to one na razie niech sobie tak wie... No, no trybie, bo to nie, jest... Żeby... A, jeszcze żeśmy tego nie odblokowali przecież. Mówię, co to jest? Zapomniałem jeszcze. Trochę skór przemielimy. Powinienem pociągnąć dwa paski przecież, a nie i dopiero tam na środku łączyć, a ja tak poszedłem znów bez pomyślenia w ogóle. No mówię, nie wiem, coś mi normalnie wyszło projektowanie z głowy. Pani Darek, słyszysz pan? Tak, słyszę. No normalnie porażka z moją dzisiejszym tokiem myślenia, no. Muszę się nauczyć podstawy chyba Konana budowania, bo to jest aż przykre. No czasami tak jest, ja też dziś, no ja dzisiaj też mulę, bo zwróciłem z roboty, to też tak. Nie, no ale chciałem ja... wziąć przepustkę, wiesz? Ty Bogdan... Aha, są to, dobra. Bo tu te pułapki postawiłem na tą posokę. Bo ty, wiesz, jak nie się no. zbiera to zielone, to te... O garść owadów wychodzi. Mówię, nie będę tego wyrzucał, to przynajmniej zawsze się tam na tą posokę. Nie, no zaraz to wyprowadzę. No, no i to do roboty, no też jestem dzisiaj jakiś taki. Ale ja to w ogóle robiłem. Jak to młody gada odklejony. Też mam jakieś takie zwiechy. Pokaż się, jak wyglądasz. No jeszcze jestem jakaś taka... Taka nieogarnięta, co? A czemu masz tak mało życia? No bo... Siedło, no spadł, wie to. Tak się to kończy, no. Wiesz, nawyrabiała u sąsiada i teraz się zmieniał, wiesz? Że niby to ta, nie ona. Ta. Muszę na płaskę powierzchni tam złączyć to. Ja to połączę już, wiesz, na swój kontakt. Trochę tam się pomęczę, a połączę. Patyki jeszcze trzeba tu dać. Bo to w sumie to miała być tylko jako dekoracja, bo to nie będzie jakiś taki mur, wiesz o co chodzi. Mhm. Ty, a tam się Magda jakiś lian smaży, czy? Wiesz co, nie pamiętam z tego wszystkiego, czy... Wiesz, czy ja tam... Zobaczyć. Chyba nie. A ile w ogóle mopków mamy? Dwa, tak? Dwa. Czekaj, tego podciągnę, żeby mógł tam mi napierdać. Muszę iść na bezimienne, bo tutaj... Tu na tej dżungli to jest masakra. On się nie wyleweluje tak szybko. Wiesz, te fundamenty są tylko dalek do tego, żeby postawić ogrodzenie, wiesz? Ty, no, ciekawe jak to z oczyszczeniem w ogóle będzie. No właśnie ostatnio gadałem, ciekawie co przyjdzie, nie? Ogrodzenie, bo tak, bo to bez sensu jest, żeby... A zupki tu musiałoby mieć. I teraz z tamtej strony jakby może... tam muszę pociągnąć taki... Dobra, tutaj tak. Tutaj się zjednoczy. No i...
No, na tej pro to tak samo się nie da chodzić, niestety, ale. Na czym? Na PS4 A, na no. pro. No i przy każdym takim większym tyłem to ona tak zaczęła wyjść, że to wiesz, widać było, że obciążenie było takie, Ale że... na widzicie, na piątce też wywala, nie? Na piątce też mnie stopuje i No, znaczy ale zawiesza mi ciekawe, grę, o to chodzi. no to właśnie od Zawiesza mi czego, grę. właśnie jaki teraz jest przyczyna tego, nie? Bo ona nie wyje, czyli nie ma problemu, żeby sprzęt, wiesz, nie wydalał. Tylko może jest ten problem w czym innym, nie? Serwerze? No, że ten, że on, nie wiem, jak jest obciążony, to Przesył danych on z się, serweru? No, ciężko mi no jest, coś wiesz. musi być, nie? Bo no nie wierzę, że się to sami to tam się gdzieś się pomylił. Ty, Darek, w razie co, to z tą pałką iść na te Goliana. To jak masz tam tego, wiesz. Bo w sumie na razie dwa wystarczą, no. No, a to nie Ja będziemy ten, po co ma to stanąć. w tygodniu złapię temu Bogdanowi, nie? Ale co, mimo pek na razie niepotrzebny jest to. No, do oczyszczenia. No to tak, no to do oczyszczenia się. Ja bym wolał tygrysa szablozębnego. A, no to panie, co byś wolał? Co to koncert życzeń jest? Myślałem, że jest jakiś wybór. Jeszcze się nie nauczył przez tyle lat, że nie ma wyboru. Ten, Nie, ja pierwszy. ostatnio z małżonką rozmawiam, nie? I ten, mówię, to byś się może poświęciła, nie? Wiesz, coś od siebie zrobiła, czy nie, że zrobiła, tylko że od na czymś mi zależało. A ona mówi mi tak, ja się 10 lat temu poświęciłam. No i kurwa, gadaj. Bo dychę No i co, jesteśmy po no, ślubie, bo nie? to To się rację nazywa. miała To się rację, miała rację. nazywa game over, no, czy ja wiem, czy No, racja. kurwa. Dobra, no to... Nie, no tak gra jest dalej, normalnie mnie aż zadziwia. A co cię zadziwia? O, ten ma trzeci poziom dopiero. Ten wąż to cię zje jak... Ty Darek, normalnie fundamenty mi się nawet te na trójkątach rozlazły, no nie wiem, no. A Aż mnie wiesz, to... że w tym młotku tam masz jeszcze jakieś opcje, że możesz dostosuj do czegoś, podnieść. Widziałeś to w dolnym Ta. lewym rogu? Tylko ta gra mnie normalnie rozbiła dzisiaj emocjonalnie. To wcześniej się... A, no kurczę, jego macie, jaki ze mnie jest ćpun. A co Nie się mów tak dzieje? brzydko o sobie. Nie, I no całego. narkus, ty jesteś ziemi, no ja siedzę w tym konanie i naprawdę dzisiaj to ja nie wiem, no zero wyobrażenia, rozumiecie? Zero, no zero. A co, do jakiej myśli doszedłeś? Technicznej? No, że tak się. Brak myślenia powoduje to, że 2,5 godziny na streamie próbuję wybudować coś, co później i tak zostanie usunięte, no. Rozumiecie? Podałeś mi pomysł, pamiętasz co budowałeś tam w tej rybaczówce, prawda? No. Taki, jak to nazwać, bazary, nie bazary dookoła muru, wie, znaczy takiego muru, to nie będzie mur, taki typowy mur, wiesz, bo to nie ma służyć do ochrony, prawda, bo nie oszukujmy się, to nie mamy się przed czym chronić.
I doszedłem do wniosku, że coś takiego fajnie by wyglądało, jakbyśmy mieli to wewnątrz. Wiesz, o co chodzi? No. Dookoła centralnie taki można powiedzieć jeden duży gmach i to też taki nie do końca gmach, tak jak wcześniej mówiliśmy, żeby to były pomieszczenia w różnych stylach, wiesz, ale właśnie tematyczne takie a la targowisko, wiesz, dookoła. A na temat tych Ale to będzie wyglądało jak zamek. tak, to główny ten można powiedzieć gmach, że tak powiem, to tak, jak zamek, prawda? Więc Żeby nie brawo. wyglądał jak klocek, bo będę musiała niestety No opuścić właśnie ten zacny daleko, plan. no to już na czerwono się świecisz. No. Nie masz tego problemu. Madziu, kiedy ja wybudowałem ci klocek jakikolwiek, no? Oprócz Minecrafta. Nie wiem, no ale wolę uprzedzić fakty, no bo później mam się denerwować, to. Bo to chodzi o tematykę, wiesz. To będzie na tej zasadzie, wiesz, ale dookoła, żeby była ta przestrzeń wolna, a na temat drzew to jeszcze trochę inne wyobrażenie miałem, ale Kurde, to... jaka jest taka zwiecha, że próbuję narzędzie naprawić i Nie, no mówię, no nie ma słuchajcie, reakcji w ogóle. my dostajemy nie wiadomo za co bany, a wchodzić na serwer i Ojej. nie możesz narzędzia naprawić, wiesz, to jest takie stricte polityczna zagrywka, no. No i co, no, co myślisz, że tutaj nie dostaniesz? Mi się wydaje, że tu może jakoś tak się utrzymamy ze 2-3 dni, no. Optymista. Grunta wykupić trochę kroma i... aby fabuła szła do przodu, no. Nie no, z jakiej racji mamy tu dostać bana, jak my nie przekroczymy nawet tylu elementów, może gorzej będzie z dekoracjami, prawda, wiesz? No bo ilościowo budynek to nie będzie nie wiadomo jaki. Dobra, idę sobie, odblokuję ten obelisk na pust, tam wiesz, na kościanem, bo to jest taki No. punkt, gdzie najbliżej potem możesz też dobiec, w którą stronę chcesz. No, a ja tam miałam iść i też nie polazłam. Bo tak to trochę mnie to trzyma. Bo tu teraz to jest kwestia tego oświetlenia, prawda? Ale to zobaczymy, to wszystko już będzie, w przyszłym tygodniu Co będzie. serwer, to ty gadasz, kwestia oświetlenia, no. Bo tu jest gra, że chcę z niej korzystać, no Jacek, no. No ale mówię, żeby nie cięło przy dekoracjach, no bo na przykład jak tam było za dużo dostawione oświetlenie, no nie oszukujmy się, już tam trochę lagowało, no. No to chyba nie będzie tutaj jakiegoś dużego tego, no. No I to tak chyba. laguje, i O... tak laguje, bo są tyle budowli na tym. Trzeba ich pozgłaszać po prostu. No tak, Zanim oni nas zgłoszą. ja się nie zajmuję takimi rzeczami. Trzeba wytępić konkurenty, zanim nas zgłoszą. Ja mówię, ja się nie zajmuję takimi rzeczami. A tam się nie zajmujesz. No się nie zajmuję, nie zgłaszam graczy, no bo dla mnie to nie chce każdy gra tak. A mnie to denerwuje. Denerwuje mnie. I to niby ja jestem toksycznym graczem, że zabudowywuję i. Co? Nie wiem, Madziu, Kur, no to, ale to jest denerwuje mnie. kwestia, no nie wiem, no to widzisz, na no, ciebie denerwuje, drugiego nie denerwuje. A co ja mam się tutaj myśleć, czy kogo co denerwuje, no? Nie wiem, no. Mi to Wiesz, bo... wygląda, wiesz, że ja tam zawsze patrzę tak życiowo, to mi się wydaje, że wszyscy puszczają bąki, tylko nasze śmierdzą. No tak, no wiesz, no ale to wiesz, no, to, no nic nie zmienimy, no. Tu wyjebał też taką chawirę. Nie wiem, ale ani to ładne, ani to. Wiesz, jemu się podoba i to jest jego zamysł technologiczny, wiesz. To też tak mówię, to... Aż wyjdę, ale nie no. Może po jakiś pokój mapy tu był. Wiesz, słuchaj, ja słuchaj, podziwiam ludzi, po niektórych naprawdę oni, wiesz, prostota to po prostu ich lubi, no, o tak, no. I oni wtedy nie myślą, czy to jest, nie wiem, szkodliwe, nieszkodliwe.
cieszą się z... Przecież niektóre te budynki na PVP wydawały się naprawdę śliczne, wiesz, nie były funkcjonalne, wiesz, ludzie się starali, ale nie oszukujmy się, no. My postawiliśmy piękny statek i co, no i przyszedł, dwa dni tam siedział, czarował tam, tylko dlatego, żeby nam to zniszczyć, no. Chociaż wiadomo, że my już wtedy nie walczyliśmy na PVP, nie tak? No. To dopiero zawzięty ham. Znaczy nie, no sympatycznie, no dwa dni miał gameplayu super, no według mnie to... Debil. Jakiś stan umysłu to musi być. Nie, no to słuchaj, no to musiał... Tak, spać nie mógł chyba. Spać nie mógł, żeby to Brazował się tam. Madziu. Naprawdę, no bo to tak już, on tam już lubi, to pod to, pod to podchodziło. Jacek jeszcze później napisał. Oj, no to w człowieku to wyglądało, jakby normalnie tam doszedł przy niszczeniu tego. Masakra. Jest duże takie, że naprawdę doszedł. No. No zniszczył piękną chałupę, prawda? Dwa dni mu zajęło czasu siedzenie tylko i po prostu osiągnięcie zemsty. Bo to nie chodziło o to, że on nas sam, że nas nie lubi. Nie, o sam pokazał po prostu tak. Nigdy w życiu bym tak nie dał, bo bym... Ja, chociażby ja mnie jakbym tam przegrał, środku, wiecie, ale jakbym przegrał, to bym się uczciwie zachował, przegrałem. A posłuchaj, to by mnie to gniotło tam w środku. Ale bym tak nie zrobiła, bo to bym okazała to, że mi wiesz, a trzeba z twarzą wyjść, nie rozumiesz? Nie, no on potrzebował atencji osób trzecich, bo on był sługusem i jest, podejrzewam, sługusem kogoś, prawda? I wiesz, i on poszedł, i wtedy poszedł do tej drugiej osoby, czyli do tej swojej byłej szefowej i powiedział, ty szefowa, dla ciebie, żeby się zemścić za twoje bóle, to dwa dni siedziałem, uczyłem się czarów, tłukłem im te puste budynki. Ona go głaszcze po główce i mówi, Jarzyś, ty jesteś śliczny i magiczny, ale świr lepszy. No. O, do niego szacunku nie ma, a do nas ma, bo chyba musiała... Tak, bo my to olaliśmy, zresztą my już nie szliśmy wtedy tego, to miało być tylko Tower Defense, prawda, takie sprawdzenie siebie, swoich jakichś tam umiejętności. A on specjalnie w las po to i jeszcze mało tego to nas oglądał, żeby nam zniszczyć budynek na PVP. No to jest taki no, żenujący żart prowadzącego. No. Dobra, Darek. No. I teraz najważniejsza kwestia wyboru. Mur ja bym proponował z tego, co budowaliśmy. Tamten mur, taki ładny, potem będzie trochę skromniejszy, prawda? Pomieszany z tym drewnem i wiesz... Co ty budowałeś? Tylko musielibyśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, wiesz... No dobra. Bo to tak jest... Musielibyśmy trochę cegieł przepalić i trochę wzmocnień wziąć, ale to tak tam nie jest ten... Tam cegły są przepalone, na pewno w skrzynce powinny być te wzmocnione, ale czy normalna cegła jest, to nie wiem. Bo tam już robiłem tak, wiesz, na ten, co tam pozbierają. Teraz... A najwyżej potem mi napisz, co potrzebujesz, to ja wiesz, tam w tygodniu może będę miał czas, to... Nie, na spokojnie, to wiesz, tak coś tam rozbieramy. Nie ma co tak się szarpać, potrzebujemy jeszcze... Bo mi się wydaje, że to, co robisz, to ten, żeby za dużo też tego nie robić, tylko takie, wiesz... Bo nie wiem, całą tą wyspę będziemy ten? Nie. A się będzie cała ogólnie nasza, tylko że nie będzie na zasadzie. Nie będzie nakiczkane, wiesz o co chodzi? No. Ja bym chciał wypróbować też te. Słuchaj, to mnie natknęło w ogóle ta latarnia, wiesz. Taki trochę tego. Tylko że nie jako latarnia, tylko jako iglica. Wiesz? To Maciu dotyczące właśnie budowania, wiesz, takiego
Jakiego? Chodzi o zamek, wiesz. To co ty? Nie wiem, dobra, nie wiem, bo... No i co tu masz wiedzieć? Nie, no nie wiem, no dobra, zresztą no co mi to... Co tu masz wiedzieć? Przechodzę, wiesz, lecę na ten... To zapadlisko jest, nie? Z tego co pamiętam. No. Jak widzę te budynki, kurwa, z tego piaskowca, ten chyba nie mnie... Dostaje, kurwa, choroby faraona, kurwa. Mówi to jest, wiesz, żeby to było jakieś takie... Takie, no... Małe, ale na przykład z innego tieru, a tu jest tak nadupione tego wszystkiego i to... No widzisz, dlatego, ale to mówię, co się, wiesz... I to, wiesz, duży obszar terenu zajmuje, to nie, że on sobie wybuduje taką pakamerę, czy tam te, jakieś te, tylko weźmie, wypierdoli taką budowlę i ani to nie jest ładne, ani to praktyczne, tylko... Ale on idzie wtedy do Niuni, czy tam do dziewczyny i zobacz, jaką ci twierdzę postawiłem. Ona przychodzi i mówi, czy faktycznie to jest twierdza, godna twoich, wiesz, spędzonego gameplayu, no bo to właśnie o to chodzi, że słuchaj, też dużo osób chodzi, no ogląda się tych poradników, wiesz, 30-minutowych filmów, Darek, wiesz, że wchodzi typ i wiesz, na kreatywie pyk, pyk, tak stawia i coś mu pięknego wychodzi, wiesz. Owszem, to ładne rzeczy, prawda? Przecież ja też subskrybuję tego gościa, co tam buduje, wiesz, na kreatywie. Ale tak, nie uderzę. No jest taki jeden typ, ja nie wiem, no, czy to... Ale on ładnie to robi, ja też ładnie, mam. No, nie wiem, wiesz, czy o tym samym gadamy, ale... Pewnie tak, no bo ja nie pamiętam, jak on tam miał ten... Ale to właśnie on bardzo ładnie buduje, ale też widziałem, wiesz, jak na modach budują. Jeszcze lepiej według mnie, jeszcze ładniej, jeszcze ma to większy potencjał, wiesz. I naprawdę wyobraźnia sięga zenitów, ale jak później przyjdzie mu skubać ten kamień, wiesz, no to mu się zżygać chce, wiesz, po pół godziny. I on dochodzi do wniosku, że to jest jednak nie jego dzień dzisiaj, i wiesz, ale z piaskowca postawi, wiesz. I następnego dnia znów wstaje, dobra, znów będę budował, wiesz, no i znów z piaskowca, wiesz, sratam. Ja po dwóch tygodniach twierdzi, że jednak ten projekt jest lipa, bo ja widziałem fajniejszy, wiesz, bo nowy filmik powstał, wiesz. I to na tej zasadzie, to po niektóre... I zmienia lokalizację. I zmienia lokalizację, a to wszystko zostaje, on biega między tym i to tak jest właśnie zasrany serwer. To naprawdę to jest, wiesz, bo osoba, która, wiesz, wchodzi, mówię, tylko ogląda stricte filmy o samym budowaniu w Konanie, no to ona się nie może odnaleźć na normalnych serwerach, bo tak, wejdzie, a tam jest miejscówka zajęta, a tam mu sąsiad kurnik postawi, wiesz. Bo sąsiad też oglądał taki film i to miejsce i tak jest, ty, jak ja tu postawię kurnik, to on może zrezygnuje, wiesz, to może mu się odechce grać i ja będę stawiał tą limuzynę, wiesz, i te dwa budyneczki, wiesz, nasrane, że tak powiem, z piaskowca stoją, rywalizują ze sobą, kto pierwszy wymięknie. Po miesiącu wchodzi ani ten nie ma, bo już jest dwóch następnych, wiesz, i tak wyglądają serwery PvE, no. Zgodzisz się, Dareczku, ze mną? Tak. No bo taka, wiesz, taka jest, mówię, to historia, wiesz, i to... Nic nie zmienisz, wiesz, pod tym względem, wiesz. O PvP to jest PvP, prawda, wiesz. Jak ci nie pasuje, to musisz iść z bombami i zniszczyć, wiesz, ale na PvP też zawsze odwieczny problem był na bombików, na przykład, prawda? Powierzchnie było wszystko pootwierane i kto by rozbierał starą chałupę? Nikt by nie rozbierał starej chałupy, no.
Bo tak samo tutaj, no to co, warsztaty zrobimy skromne, jak nie jakieś tego. Mamy fajne te, pododowali tych pieców, prawda, co nie korzystaliśmy też, tak jak można powiedzieć, dekoracyjne. Tego też nie sprawdziliśmy. Kurwa, tu ten, idę na tego kościanego. I jakiś dron w kształcie pająka wisi nade mną. No, bo się pająk zawiesił, był następny błąd. Wiesz, bo ta, ta, a jeszcze tutaj, jeszcze tylko powiem, przerwę ci tak. Bo tak, ta główna iglisa, wiesz, ona będzie sipty. Wiesz, bo tam masz te witraże, masz te łuki, wiesz. Tak, tam jest dużo takich elementów. Takich, wiesz, ten, a już dookoła takie budyneczki mniejsze, prawda, mniejsze, mówię, dekoracyjne, wiesz, jakby tam byłoby trzeba coś dostawić, no to w tym momencie byśmy się, wiesz, musieli na tym zastanowić, prawda. Ale już z tego coś wyklecisz, wiesz. Bo materiału nam naprawdę nie będzie potrzeba dużo. No, Mazią i kamienna z basenem medyjskim, ale mówię, zobacz, bo ta chałupka to już zaraz dzisiaj może zniknąć, prawda? Można śmiało tego, ja jeszcze wyprowadzę dookoła ten okrąg. On też nie jest idealnie symetryczny, bo ja nie chciałem tutaj symetrii szukać, wiesz, bo mnie ta symetria czasami gubi, prawda? Na przykład na ten mur, żebym złączył go na tym, co chciałem, to musiałbym po prostu mieć więcej miejsca, ja bym go złączył. Ale nie był taki w ogóle cel, wiesz, bo odpaliłem tego streama, później zacząłem tutaj z Dymonem gadać i tak nie oszukujmy się, tylko ja też dawno nie grałem w Conana, no. No, bo to wiadomo, to czy... Ja na przykład walczyłem, dwa razy zginąłem, bo chciałem kabloboka włączyć. Mi się popierdoliło, wiesz, z innej gry. No tu jest... Więc mówię, tego, wiesz. Z Monster Huntera mi się pojebało. No. A tutaj już... Koło tego kościanego najebane, tylko kurwa. Więc wiesz, to wszystko, kurwa, wszystko... Nie no mówię, wiesz, my pobudujemy coś fajnego takiego, żeby nie, naprawdę nie kolidowało sobie. Zostawimy sobie, żeby tam popatrzeć właśnie na tą walkę, wiesz. Nie sprawdzimy całkowicie tej walki, zostawimy sobie ten serwer. I będziemy działać, wiesz, bo dzisiaj to i tak z landów jest, mieliśmy odpalić SIPTę. Ale mówię, z tą SIPTą to się wstrzyma chwileczkę, najpierw tutaj jeszcze posprawdzam sobie, wiesz, wszystko. I tak musimy to zamknąć, nie wiem czy to mogą kraść, jak jest PVP, czy nie mogą nie kraść. Właśnie, wiesz. Wiesz, ale to mówię, to jest... A na drzewach to takie wiejskie chałupy chciałem stworzyć, wiesz, no chciałem tak... tylko, bo nigdy nie budowałem tam, wiesz, a tam jest taki tier właśnie, że niby możesz te pomosty takie robić i tam są no dlatego ja drzewa, też o tym właśnie pomyślałem, bo to jest w dodatku Derketo, no. U góry to, można zobaczyć, pokombinować. I to w dodatku Derketo, wiesz, jest sensowne, prawda, tam. Tylko, że ja to chciałem zrobić tak fikuśnie bardziej, wiesz. Nie typowo... No to już tam kwestia tylko, żeby mieć to na uwadze, a jak to tam wyjdzie, no to wiesz, można... Nie, no musi być dobrze w miarę, wiesz. Bo ja nie zrezygnuję z statku na przykład, wiesz. Bo ten statek, wiesz... Towarowy to będzie, dlatego ja wybieram miejsce nad rzeką, no bo zobacz, to będzie takie nominalne pomieszczenie, jeszcze bym je dodał po jednym segmencie, w sumie to jest 3, to by wyszło idealnie okrągłe, musiałbym dodać 2, ale jest chyba wystarczająco. Dobra, w tym wypadku przesunę tam trochę w głębiej ten, bo o to tak by mi pasowało. Teraz sprawdzimy. Na razie to będzie na fundamentach, wiesz. A później to się rozbierze i tak się kamień nie zmarnuje, a... W sumie to już nie potrzeba nawet fundamentów. Możemy zrobić to w ten sposób. Wiesz, o.
i to byłoby najlepsze. Jezu, to się wskoczyło. Nie denerwuj się. Dobra, jakieś tam zarysy mamy, no. Ja jeszcze oczywiście wezmę ten kamień. Bo jakbym to przesunął, ale to nie, to bez sensu przesunięcie. Będziemy mieli dość miejsca na to wszystko, prawda? Aby się tylko zgrywało. Kurde, się ten wczułem w rolę i przestraszyłem się telefonu. Nie, macie. Ja taką cały czas. Ja dzisiaj nie wchodziłem, wiesz, rano, bo z młodym byłem u okulisty. Miało to niby trwać tylko 20 minut, a z tego się zrobiło 2 godziny, kurde. Nie, no na luzie. Ty Darek, bo ja jeszcze w Monstera kolonki bijemy, wiesz, tam powoli sobie, bo to i tak, wiesz, jest nieuniknione w moim wypadku. Powiem ci, że bez mierzenia nawet nie podchodzi do koronek, a tak. Aha, a co to mierzenie? Chodzi ci o wiesz, ten, o nogi? Słuchaj, o wielkość tych wiesz, potworów. Powiem ci tylko jeszcze jedną, na 100%, wiesz, do platyny w Monster Hunterze to koronki są banalne, wiesz. Po te potwory to samemu można zlać, wiesz. Mhm. Ale już te z DLC-ka to już jest problem. Już wczoraj biliśmy z DLC-ka, Malenzo bodajże chyba biliśmy i jest naprawdę ciężko to nawet 2 osoby ogarnąć, wiesz. Ale do zwykłej takiej platyny, jak masz DLC-ka, to idzie to jak burza. Nawet bez przemęczenia, wiesz. Że tak powiem. Dobra, to ja tu muszę tak zrobić. Znaczy chcę ustawić już na jutro, wiesz, front roboty. Sobie tak troszeczkę też. Był to ten kamień, to wszystko zostanie przepalone, wiesz. Tylko tam, gdzie mają dostać fundamenty, to zostaną, a... Zresztą dzisiaj i tak ten stream jest długi, bo on miał być długi, wiesz, on dzisiaj nie miał być krótki. Bo ja mówię, jak przysiądę do Konana, to zobaczymy, wiesz, jak to będzie wyglądało. A chciałbym, żeby te warsztaty całkowicie przerzucił na razie na tą iglicę, wiesz. Mhm. To wtedy będziemy mieli takie większe wyobrażenie przestrzenne terenu. Bo to też jest takie, nie oszukujmy się, problematyczne. Wiesz, jak nie widzisz całokształtu, prawda? To jest na pusto gadanie. Ale to jest kwestia dosłownie chwili, moment i... Fundament tylko z chipsy się zrobi, wiesz, jutro. No. I możemy działać, wiesz. Bo fundament już będzie niezmienny, wiesz. Tutaj chodzi o... Spoko, luzik. Chyba ten młody mój to jest przejebany, ty. On nie zaśnie, jak ja nie przyjdę, nie?
Od wczoraj, bo ja siedziałem wczoraj do drugiej, wiesz, No, w no, no, nocy no. i on nie spał, nie? A dzisiaj go nie mogłem dobudzić chyba do tego okulisty na 11:40. No widzisz, no to niestety takie życie, wiesz, takie życie. I to trochę martwi, bo wiesz, jakby mi się coś stało albo co, kurwa, to... Co ty zapomnij? Nie ma co się, nie ma co się martwić. Nie, no bo kurwa, wiesz, no to żeby... Że jak to potem jest, nie? No to cieszy, że wiesz, że za mną taki jest, no ale kurwa... Ten Dobra. Lipton. Dobra, to ty też się zwijasz. Ja tutaj już sobie też kończymy tego streama, po to mówię, wybudowałem te koło i teraz będziemy tego, teraz no musimy trochę cegieł przepalić i to od razu stripty walną, wiesz. Tak żeby to już zostało, wiesz. To czy jutro, czy pojutrze się zrobi, to bez przesady. Jutro jeszcze będziemy streamować Konana. Nie wiem No co i to też przewidzieć, ale... nie wiem czy mi dadzą, bo tak chciałbym się A ty jutro zajarać. masz wolne? Nie, Nie, robię. to nie, to jutro będziemy streamować inną grę, a dzisiaj ten, a w niedzielę będziemy streamować Konana. No, w niedzielę. Dobra, kończymy. Po Madzia to nie wiem, do widzenia Polsko. Nawet ona, nie powie. Ona chyba zasnęła chyba. Pewnie zasnęła. Kończymy i zapraszamy na Konana w niedzielę o 19. Niedzielę, no. A jutro też streamujemy o 21. To dobranoc Polsko. Dobranoc Polską.